Niezatapialni. Witamy w 284 odcinku podcastu Niezatapialni. Wita się z wami Tomasz Strągowski, a mamy dzisiaj gościa specjalnego, który właśnie pije, więc jeszcze się nie przedstawi. Połknął właśnie Iga tak. Iga Smoleńska. Nie. To ja? Nie, Iga, nie jesteś specjalny. Cześć, Iga, ty, jest, ty nie jesteś w ogóle specjalny, jesteś standardowym gościem takim, w ogóle totalnie tak. Zwyczajny. So, jestem tak basic. Więc tak, Iga jest tutaj z nami, Dominik też jest tutaj z nami i jest jeszcze również z nami. Michał Kowal. To ja. Witamy Michała Kowala. Michał Kowal nagrywa z nami odcinek, pomimo wielu prób sabotażu tego odcinka, który tak. podjął twój sprzęt. Tak. Musimy się zastanowić, kto nie chciał dopuścić do nagrania tego odcinka. Komuś bardzo zależało, no, żeby on nie doszedł do skutku, ale my się przeciwstawiliśmy tym. Mi się wydaje, że to będzie jakiś plot twist i to będzie Tomek Pstrągowski. A dlaczego ja? No bo to musi być plot twist. Dun, dun, dun. No dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych dziwnych tematach, rzeczach, takich bardziej ogólnych, tematycznych, rzeczowych, ponieważ nie mamy newsów. Bo nie lubimy ostatnio newsów i ostatnio rozmawialiśmy o newsach, więc sami wybierzcie wersję. Ale zaczynamy oczywiście od co jest grane. Kto chce zacząć od co jest grane? Kto a czekajcie, czy ja mogę wam ten przerwać na moment? Bo no jeżeli musisz. Że chaos, a ja mam taki mały performance albo wręcz taki, wiesz, statement trochę polityczny na rozpoczęcie. Jeżeli mogę, bo no dobra, no to wchodzę w chaos w takim razie. To słuchajcie, bo generalnie na świecie teraz tam źle się dzieje, tak? To nam nie trzeba streszczać, więc od co najmniej 32 lat, stary, się źle dzieje, to ja jestem w stanie stwierdzić. No, ja raczej jeżeli chcesz przekazać jakieś pieniądze Giga, 35, na Black Lives ale... Matter, to Nie. Raczej chciałem wspomnieć, że dostrzegam te promyki słońca. I jako, że tutaj chciałem jestem, że policja zacznę ma od podlizywania się, więc teraz możecie, wiecie, nie przerywać, bo będę wam słodził trochę, więc mam chwilę słodzenia. Także Dominiku, najpierw zacznę od ciebie, bo w sumie najwięcej czasu razem spędzamy z tej całej ekipy. Bardzo ci dziękuję, że jesteś. Uwielbiam twój stosunek do świata, bo może jest trochę inny od mojego. Ostatnio mówiłeś, że wiesz, że nam popkultura mówiła, że fajnie jak nie dorastamy. Natomiast uważam, że właśnie ty pokazujesz, że czasem fajnie trochę nie dorosnąć i lubię ten, ja może dorosłem za dużo i bardzo to w tobie lubię, kiedy z tobą spędzam czas. Tomku Pstrągowski, może tego nie wiesz, ale piszesz o tych komiksach sobie czasami, piszesz o tych komikikach, wrzucasz gdzieś te komikiki. It's awkward. I nie wiem, czy normalnie to dla ciebie, wiesz, jak często ci ktoś za to dziękuje, a ja ci dziękuję, bo dzięki tobie chociażby mam sobie na półce Mr. Miracle, który jest kompletnie zarąbisty. Mam na półce Headloopera, który jest świetny i bardzo szanuję twój gust popkulturowy, sobie śledzę i w sumie chyba jesteś jedyną taką osobą, gdzie tak czasem biorę w ciemno rzeczy po prostu, które faktycznie polecasz. Więc bardzo ci dziękuję, twoja praca ma znaczenie. Dochodzimy do Igi. Iga jest super i teraz to jest najważniejsze. W ogóle wam tylko słodzę po to, żeby powiedzieć, że Iga jest super i to, że mamy Igę w tym świecie, to się może więcej nie powtórzyć. Więc Igę powinniśmy miejmy szanować. Nadzieję. Igę powinniśmy chwalić i Igę są różne teorie na ten temat. Nosić na rękach, bo druga Iga może nie przyjść. Ale ja możemy również mieć nieskończoną ilość Ig, to jeżeli mają niektórzy naukowcy. Tak, to jest... To też jest możliwość. Zobaczymy. Ja dziękuję. Jeżeli wszechświat jest nieskończony, to jakby automatycznie wynika, że istnieje w nim nieskończona liczba Ig. Mi się podoba, że to, co powiedział Kowal, było... Dominik, powiedziałeś coś mądrego... co złapałem do serca. Tomek, piszesz bardzo fajne rzeczy, dzięki tobie odkrywam kulturę. Iga, jesteś. To jest twoja zasługa, generalnie Iga, spoko. Twoim... Iga też tu jest. Wiesz, ja was słucham co tydzień i Iga naprawdę słucham głównie dlatego, to że ty tam jesteś. Ty jesteś tym agentem teraz. FBI. Bo Dominika to ja mam, Dominika mam dosyć, co nie? A Tomek i tak pisze to wszystko na Facebooku, więc nie ma po co słuchać. Ej, Kowal, było już tak miło. Jak trafiliśmy z tamtego miejsca, to Dominika mam dosyć. To było niepotrzebnie specjalne... grzebaliście. Niepotrzebnie w tym grzebaliście. To było specjalne wystąpienie Michała Kowala. Żegnamy się już z Michałem. Było miło, fajnie, że wpadłeś. To cześć, do usłyszenia. To nie było w ogóle ustawione.
tak, w ogóle nic a nic, to nie było ustawione. Zaczynamy kącik, co jest grane. Dzisiaj chaos rządzi, jest dzika improwizacja. Najpierw zacznijmy w takim razie od Michała, skoro jest takim tutaj promykiem słońca, który oświetla nasze styrane twarze nagrywaniem podcastów. Powiedz mi, co najbardziej żenującego doświadczyłeś ostatnio w popkulturze? Jeju, najbardziej... Wiem! Włączyłem dzisiaj, autentycznie dzisiaj, coś tak patrzę na Netflixie, pierwszy film na Netflixie w Polsce. To jest jakaś produkcja Polsatu, Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Jako, że ja naprawdę czasem lubię słabe rzeczy i oglądałem tego filmu godzinę, gdzieś zaraz nim zacząłem nagrywanie podcastu, więc to jest świeżynka i jest to naprawdę żenujący film. To jest taki coś zrobione a la teledysk, oczywiście, z polskimi aktorami. Właśnie to jest polski film, tam niby masa i gangsterzy i tak, połowy dialogów nie słychać, jak to przynajmniej nie rozumiem, więc włączyłem napisy, bo to jest polskie kino, wiadomo. Trzeba się wpisać w historię kinematografii, w której tworzysz, co nie? Nawet jeżeli kasa jest od Netflixa, to jest nadal polski film, co nie? No i cóż, to jest taki film o polskich gangsterach a la teledysk, gdzie trzeba władują seks, bicie i nasz narrator, taki dzielny narrator z WoW-u ciągle mówi, bo... Powiecie, ja po prostu lubiłem się zawsze napierdalać i tam pokazują, jak się bije, wiesz, potem jest cięcie, że go ojciec w domu, dlaczego się biłeś, potem zaraz, wiesz, on tam znalazł koleżankę, to zaczął ten handlować kobietami, bo koleżanka miała taką moralność i to jest, o Boże, jest to tragiczne. I to wszystko wina kobiet. Ogólnie powiem tak, to jest tragiczne i jest to pierwsze miejsce na Netflixie, na się. I nie wiem, co jest bardziej żenujące, jakość tego filmu, czy no, to, gdzie on się znajduje, może, ale... Może to jest ironicznie też... pierwsze miejsce. Nie, czy widziałeś nie. Plagi Wrocławia? Nie widziałem, Iga, jeszcze nie widziałem. Jak mówiłem na wstępie, polecenia Tomka, śledzę nie twoje. Ty jesteś po prostu super. Ty po prostu jesteś, Iga, ty po prostu sobie bądź. Ja jestem. Będę piękna i będę milczeć. Ja się polecam, bo to jest bardzo fajny film, bardzo dobrze zrealizowany, to jest taki... non-stop teledysk o gangsterach. Myślę, że obejrzę do końca. Natalia Siwiec tam gra, więc też ma dobrą obsadę, prawda? Sprawdzonych polskich aktorów. Ale to nie jest Papryka Wegi. Właśnie nie, o dziwo. Jest ktoś jeszcze w Polsce, kto robi takie filmy? To jest tak, to jest taki jakiś uczeń Patryka Wegi, który gdzieś tam mu dorastał. Vega Junior. Obok niego. Taki Vega Boy. Nieźle. Vega Boy. No to jest takie właśnie w stylu Patryka Wegi. Ale nie wiem, co to jest za film. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, dlaczego tam chyba Polsat to niby produkował, dlaczego to powstało, co to jest, nie wiem, po prostu zobaczyłem, że na pierwsze miejsce jest. Ale, że to, ale to w ogóle musi być smutna historia człowieka, artysty, który myśli sobie, chciałbym robić filmy jak Patryk Wega. Co nie? I tak pokieruję swoim życiem, bo widziałem taki film Patryka Wegi, jak tam Szczury Wrocławia, tak? Plagi Wrocławia. I chciałbym takie filmy robić. Znaczy, inaczej to jest taka Tomek, scena, inaczej, że... Ja wiem, że się nie zbliżę do tego geniuszu, ale spróbuję. Bardzo się postaram robić takie filmy. Tam jest taka fajna scena, jak on... Plagi Elbląga. Jak ten nasz gangster, ten narrator, bo on cały czas mówi z offu, i wymyślił skok i mu dali... Poszedł do jakiegoś tam bossa Pruszkowa, czy może go zrobić. Boss Pruszkowa powiedział, jasne, możesz go zrobić, ale tam ten, nie pamiętam jak, jakiś tam Młotek ma być swoim szefem w tym skoku. Młotek ma to prowadzić. No i Młotek jest głównym szefem. Czy ty wymyśliłeś ksywę Młotek? No nie, on miał jakąś taką kafar, Młotek, nieważne, nie pamiętam. Don't care, serio. Ale powiedzmy, że mniej więcej taka ksywa jak Młotek. No i Młotek, on mówi, Młotek jest tępy. No i gość ma problem, bo ma tępego szefa i to jest taki już Łomek. Problem biurowy. Jak? Łomek. Ty to oglądałeś? Nie, ale mam otwarte tutaj Wikipedię z tym filmem, nie? Nie, to jest Łom, a Łomek to jest syn Łoma. Rzeczywiście, jest i Łom, i Łomek w tym filmie. Łom, to był Łom, Łomek to jego syn. Pamiętacie, że kiedyś było takie rozmowy w toku tam właśnie z polskimi gangsterami i kibicami i był realnie typ, który miał ksywę autobus? No dobra, i więc... gada z tym Łomem, i on ma taki ojcem Łomka. On ma problem z Łomem, bo to jest taka sytuacja, normalnie jak w pracy pokazują, że dostał głupiego szefa, który ma prowadzić skok i to mu przeszkadza. I on jest wnerwiony i ma taką scenę, że on po prostu lubi się napierdalać i tak wychodzi do trzech kiboli, którzy piją na ławce z jednym szalikiem. On tak w roku ręki ma owinięty drugi szalik
i mówi, ja się po prostu lubię napierdalać, to jest takie slow-mo, on tak stoi, wiecie, wiatr wieje, stoi z tym szalikiem owiniętym wokół ręki, tak na nich patrzy, tak kamera najeżdża, cienie się po nim przesuwają. Majsterszczyk. A potem mamy tak, nawalanie kibiców w zwolnionym tempie. I nie wiem, co do nich powiedział, potem coś do nich mówi i niestety jeszcze napisów wtedy nie miałem włączonych, ale polecam generalnie. Pierwsze miejsce w Polsce na Netflixie. Znak jakości Kowala. Oglądam dzisiaj wieczorem do końca, tylko właśnie trochę jeszcze z wami wypiję, bo... Zachęciłeś mnie. Ja posłucham. Nie, nie, zupełnie nie. Jakby na wstępie poziom mojego zainteresowania był zero i udało ci się sprawić, że jest niżej. Moja misja tu została wykonana. Dobra, Iga. Najbardziej romantyczny... Czy ja mam czytać pytanie? Czy nie, ty, czy... ja dla ciebie. Okay. Najbardziej romantyczny moment twojego dzieła, które chcesz omówić, co jest granie. Wszystkie tytuły, w które teraz gram, są tak wybitnie, to nawet nie o to chodzi, że są antyromantyczne, są po prostu... Ja ci może powiem, najbardziej romantyczny moment był ostatnio w The Evil Within 2, gdzie żona typa, z którą się rozstał, bo uważała, że jacyś iluminaty i bardzo dziwni ludzie zabrali ich córkę, a ona tak naprawdę nie zginęła w pożarze, przyszła taka cała jakby stworzona z takiej syntetycznej gliny albo czegoś takiego i powiedziała, nigdy jej nie dostaniesz, po czym zamieniła się w takiego spermostwora i uciekła do dziury, więc to jest realnie najbardziej romantyczna rzecz, jaką widziałam. Zdefiniuj spermostwora. Zdefiniować? To jest takie coś z takiej białej mazi, takiej jakby jak ta glutoplazma z Ghostbusters. Ale wiecie, były takie sceny, że ona się tak wygnała, jakby żyła własnym życiem? To coś takiego, tylko to tworzy takiego potwora, który ma takie strasznie długie łapy z podłogi i ma też taką bardzo długą szyję, na której końcu znajduje się taka do połowy zrobiona czaszka, z której zwisają takie macki i to ma tymi rękami i tą, to cię atakuje i ty się musisz chować, ale w tej cutscence było użyte, żeby zabrać twoją córkę i żonę. Więc to była realnie, bo w The Sinking City nie masz... Nie widziałam tam chyba jeszcze jakiejś kobiety, która by nie była NPC-em, do którego nawet nie możesz zagadać. A ostatnia rzecz, którą grałam, to dzisiaj... Czy może już być sekcja, gdzie mówimy źle o Epiku? Bo dzisiaj udało mi się, i teraz I shit you not, grałam pół godziny przed podcastem, kiedy wam pisałam, że nie mogę się zalogować, z godzinę wcześniej. No, tak. Ja dzisiaj przez jakieś 40 minut staram się zalogować na Epic Games Store, który cały czas mi mówił, że jestem robotem i nie mogłam przejść pieprzonej kapczy. Iga, może jesteś robotem. Jesteś robotem. Znaczy, być może tak, być może jestem, ale tam jest taka kapcza, że nie to, że musisz coś przeczytać albo coś, tylko że masz takie kółeczko i w tym kółeczku są zdjęcia takich niezdefiniowanych stworków, które są białe i jeszcze w takie ciapki, żeby było programowi trudniej rozróżnić jakby, nie? I patent jest taki, że ty musisz albo przesuwać je w prawo, albo w lewo, tak, żeby były... Żeby ustawić się w pionie. Tak, żeby góra była u góry, dół był na dole. No i to nie jest tak, że one idealnie zawsze są zrobione tak, że będą stać na równi, kurde, takiej idealnie jakby od poziomicy, tylko czasami one są takie troszeczkę bardziej do przodu, czasami trochę im dupka spada, nie? I ja to robię i kurde, chyba nie wiem, z 30 razy mi się nie udało tego zrobić i on mi cały czas mówi, o, prawie dobrze, ale miałeś jeden błąd. I tam, gdzie jest ten błąd? Pokaż mi ten błąd. Więc ale to tak, w ogóle, w sumie co to jest za kapcza, która nie dość, że cię wykrywa, że jesteś robotem, to jeszcze ci mówi, już prawie jesteś podobny do człowieka, ale postaraj się trochę bardziej, tak. Sztuczna inteligencja, jeszcze tylko jeden drobny błąd tak robisz. I tak chyba co 10 albo co 5 prób ja stwierdzam, dobra, w dupie tam mam Epic, nie chcesz mi się dać zalogować, to nie będę grać, ale potem siedzę i sobie myślę, chcę pograć w Sludge Life, chcę pograć, to że jest za darmo na Epiku, chcę w to pograć. I wchodziłam w kółko i w końcu mi się udało i to nie jest tak, że ja uważam, że zrobiłam to jakoś wybitnie lepiej. Po prostu mi się udało i zaczęłam sobie grać w Sludge Life, gdzie chodzisz i wszystko jest w jakimś takim odpadzie, takim jakby po ropie albo coś takiego, w sensie takiej industrialnej ropie i chodzisz i tagujesz rzeczy na ścianach i pograłam, nie wiem, właśnie może kurde z 20 minut i już było czas na nagranie. A kapcze, Kowal, kurde, ktoś ci whisky wypija. A co, musiałam się kapcze naciskać na rękę rynku. Więc dobra, jakby martwe żony, od których odeszłam, i spermostwory, to są najbardziej romantyczne rzeczy, które się działy u mnie w gierach. Iga, ty, dodam tylko tobie, że ja też przegrałem z tą kapczą ostatnio. Też prowadziłem dwie walki i się poddałem. To jest najgorsza kapcza!
Ale co oni chcą? Ja ci powiem, Iga, że tak jak Kowal ceni cię za to, że jesteś, to ja cię cenię bardzo za twoją romantyczną duszę i uczuciowość. O spermostworach lubisz słuchać? Tak. Nie chciałam o tym mówić, to był w ogóle bardzo zły moment w tej grze, taki, że usiadłam i stwierdziłam, o ja pierdziu, jakie to jest głupie. I to się działo, i ta gra się cały czas dzieje, i ona jest w ogóle coraz głupsza, i ma coraz... To w ogóle ich ikoniczne sterowanie nic nie zmienia, jest po prostu głupia w but, ale siedzę i w to gram. I już jestem w ogóle chyba w... żeby wam nie skłamać... na 11 rozdziale, i wiem, że zostało 6, bo wiem, że jest 17. I po prostu ja mam teraz wolną chatę, siedzę tylko ja i pies. I ja chcę jutro usiąść i po prostu przejść tą grę, ale tak nie wiem, czy tak macie czasami jeszcze, że tak. Ja już chcę mieć. Ja tak ostatnio książkę kończyłam, że ja już po prostu chcę ją skończyć. Że tak usiądę i teraz, dobra, mogę sobie to rozłożyć na 4 sesje, albo mogę usiąść teraz i przez 2 godziny zaciśnąć zęby i to przeczytać. To jutro będę mieć taki dzień. Ponieważ popkultura powinna być radością. Dokładnie tak. Tak. Ja się bardzo cieszę, jak te gry się kończą, które chcę skończyć. To jest 2 razy większy w ogóle taki sygnał, że jest spoko. A, jeszcze mogę coś powiedzieć a propos romantyczności w grach, bo skończyliśmy Judgment i tam masz 4 laski, z którymi możesz jakby randkować do momentu, aż dojdziesz do takiego czegoś, że ona ci mówi, że cię kocha. No i patent jest taki, że one są dosyć... One nie są jakoś nie wiadomo jak głębokimi postaciami, ale każda ma tam jakiś taki ark, żeby jednak skończyć ten jej ark i coś się dzieje. I każda z nich mówi, że ma nadzieję, że nie będziesz jej zdradzać. I ten typ, którym grasz, ma takie rozkminy, że jak już jednej powiedziałeś, że z nią będziesz, a tam z drugą randkujesz, to ma takie rozkminy w nawiasach, gdzie myśli, że no to chyba nie jest w porządku, co robię, nie? Albo coś. Ale jak weźmiesz 4, to masz za to achievementa. I ten achievement, ja już nie pamiętam jak się nazywa, ale coś na tej zasadzie jest taki, że a, to ci się udało, nie? Ale z ciebie playa, jesteś spoko, nie? I to like, jaki message chcecie przekazać? Tak, mamy achievement. Gratuluję. Właśnie taki, jak chcą przekazać message. Jesteś złym człowiekiem, to jest ich message. Nie powinni dawać... Oni powinni dawać achievement, jak wytrzymasz z jedną do końca gry. Powinni ci dawać achievement, a takiego achievementu nie ma. Do końca życia. Do końca życia, Iga. Na łożu śmierci, już będziesz ostatnim tchnieniem, przyjdzie pan z Segi, czy kto to wydaje i tam brawo, Iga. Achievement unlocked. Więc tak, to też było bardzo romantyczne. Bardzo mi się podoba, że potępiłaś ich za to, jaki message oni chcą wysłać, ale jednocześnie totalnie poszłaś tą ścieżką. Ciekawe, czy mogę być 4 dziewczynami naraz. O, mogę. Co z wami nie tak w ogóle? I tam jeszcze Styczcie był taki... się! Ale tam jest jeszcze taki moment w tej grze. On nie jest ani jakoś na samym końcu, nic takiego nie będę go bardzo mocno opisywać, ale jakby podsumowujący do pewnego momentu jakieś tam twoje friendships and shit i tam ludzie się pokazują i masz taki montaż, taki, że tam z tym miałeś dobry stosunek, z tym miałeś jakiś tam spoko, tutaj coś razem z tamten i tamten. I się tak zastanawiałam, czy będą 4 te laski tam po prostu razem. Jako taka laurka twoich osiągnięć, ale nie było. Tylko achievement. Ale dobrze, że miałaś w tej grze dobry stosunek z kimkolwiek, to. Ze wszystkimi. Oto gramy w grę. 48 na 50, właściwie nie ze wszystkimi. Ale trzeba było wygrać za dużo wyścigów dronów na 49 i grać w Mahjonga, którego, jak się okazało, totalnie nie kumam, więc... Ale to jest sumaryczna ocena twojego stosunku w tej grze, tak? 48 tak, na 50. 48 na 50. To jest całkiem dobry stosunek, ja? Ja bym brał. Czy wygrałam tak. to pytanie, tak? Tak, dobrze. Wygrałaś. Udało mi się, przechodzę do następnej rundy. Jeszcze zobaczymy, jeszcze jest 2 zawodników. Ja nie wiem w jakich konkursach ty bierzesz udział. Ale Tomek, a ty sam sobie zadasz pytanie wtedy? Takie nie, pytanie? Iga, pytanie. Iga a, dobra, pytanie do Tomka. Okay. Jakbyś czytał tą grupę, do której się dodałem, to byś wiedział. W agendzie Jezu, ale wy tam pierniczycie, naprawdę. Tam, na tej grupie po prostu milion postów. W
wpuścić chamstwo na salony, co nie? Są ludzie, którzy się zabijają o to, żeby być na tej grupie. Dokładnie. Pewnie ktoś taki jest. Są kolejki na kurna 30 lat, żeby się dostać do tej grupy. Odwiedzę ich groby. Postawię znicza na wszystkich. Jest świętych. Setka ludzi chętnych na twoje miejsce, Michał. To tłumaczy tych ludzi pod moim blokiem. Jakaś pikieta właśnie stanęła. No dobra, Dominik. Najsmutniejszy moment twojego, co jest grane w tym tygodniu. Skończyłem Final Fantasy VII Remake w końcu, więc obiecuję solennie, że jest to ostatni raz, kiedy w podcaście mówię o tej grze. I nie chcę powiedzieć, że to jest smutne, że tę grę skończyłem, ale autentycznie było... Jestem rozczarowany tą grą. I Adam Piechota mi mówi, że to jest gra 8 na 10 jego zdaniem, jak z nim gadałem. Ja mam takie wrażenie, że jakbym miał oceniać, to może nawet bym dał jej 7 na 10, bo to jest bardzo dobra gra, która robi się dziwną super minę, grało. Po tylu latach nagrywania podcastu nie pamięta, że nie widzicie jej. W którą mi się super grało praktycznie od początku do końca, która mi się bardzo podobała i która na koniec jest tak się tak psuje i się psuje tak nagle i tak drastycznie, że masz jeszcze... No nie, na pewno mieliście nieraz z dziełami kultury takie poczucie, zresztą o tym będziemy jeszcze mówić w odcinku, bo to jest jedno z pytań Tomka. I to było dla mnie takie właśnie, takie poczucie, że kurna, ja władowałem w tę grę 46 godzin i przez jakieś 40 bawiłem się świetnie. A te 6 ostatnich było tak fatalnych i to, że jakby kompletnie pozostawiło mnie takim wrogim wręcz do tej gry. Tak, a że byłem w stanie zły na nie. Tak ogólnie powiedzieć, dlaczego to jest fatalne? Jestem w stanie, tak, jestem w stanie. Ja tą grę od początku tobie i też w podcaście chwaliłem za to, że ona ma pewien pomysł na siebie. Że to nie jest taki remaster na zasadzie, że tylko odcinamy kupony i robimy to, co się wam podoba. I że były takie sugestie i takie od początku praktycznie takie skinienia głowy w stronę gracza, że oni wiedzą, czym ta gra jest, że jakby jest jakiś pomysł na to, że coś za tym idzie. I w ostatnich 4 godzinach ta gra odsłania karty i pokazuje, jaki to jest pomysł. I to jest bardzo zły pomysł. To jest bardzo zły, bardzo taki... mówię, no ciężko bez konkretów, a mówimy o samym końcu gry, która niedawno wyszła, więc jakby ona totalnie nie spełnia obietnic, które składa na początku. Totalnie. O samym końcu pierwszej części gry. No tak, ale jakby ja się bardzo cieszyłem, że ta gra właśnie próbuje coś zrobić z fabułą, coś nowego powiedzieć od siebie, a jak ją skończyłem, to miałem takie wrażenie, że kurna, jak bardzo bym wolał, żeby to było po prostu dokładnie to samo, co było w oryginalnym Final Fantasy VII, że to, co oni wymyślili, jest głupie, jest nudne, jest po prostu, kurde, autentycznie. Czułem się, jakby ktoś przyszedł, teraz która Tetsuya Nomura przyszedł ku nas z mokrą, wielką rybą i po prostu mnie walnął w twarz tą rybą. No i było mi, autentycznie było mi smutno, także, że... Fascynująca metafora. Dominik, bo ty mówisz, że było ci smutno i w ogóle, ale ta gra zrobiła coś dobrze wcześniej. Wręcz skłoniła cię do myślenia i snucia bardzo ważnej myśli i dzielenia się ze wszystkimi, więc powiedz proszę. Klasa słucha. Nie wiem, jak to... Nie wiem, jak to... Nie, bo chyba nie grając w tą grę wysłałeś zaraz potem posta na Facebooku do 30 osób prawdopodobnie, żeby ktoś się zacytował. Tak. Więc coś ta gra zrobiła jednak dobrze, Dominik. Tak, jest, to prawda, że to akurat jest prawda, że kiedy grałem w tę grę mając 15 lat i jechałem na tym motorze uciekając z budynku Shinry, to nie myślałem, że tu czegoś brakuje i myśląc o tym, że brakuje tam walki z helikopterem, który cię również goni i strzela do ciebie, ale grając w tę grę teraz, przekonałem się, że faktycznie brakowało tam walki z helikopterem. Ona teraz tam jest. Jakby jest ta sekcja uzupełniona o helikopter, którego bardzo brakowało w tej sekcji. Ja pragnę, Dominik, pochwalić w ogóle cię po tej sekcji z helikopterem, to co zrobiłaś, napisanie do 10 osób złotej myśli z nadzieją, że ktoś cię zacytuje na grupie. Do jakichś 4 czy 5 napisałem tak naprawdę. No nie wiem, tam były tłumy, to są te tłumy pod moim oknem jeszcze, które stoją cały czas. Do ciebie, do Owsianego, do Tomka, do Patryka i jeszcze na grupę Poligami, ale to tak, mówię, pery przed wieprze i żałuję, że im tam wrzuciłem, bo oni nie zasługują na takie, nie wiem, mądrości z mojej strony.
Także mówię, niestety bardzo rozczarowująca jest ta gra, koniec końców. Jest taka, że robi taki po prostu, kurna, taką woltę na koniec, że masz takie... Więc, i to było autentycznie, kurde, mam takie, o ile się super bawiłem przez te 42 godziny, to, no to jest najbardziej przykre takie, że na koniec ci gra robi coś takiego, tak cię, jakby taki sprzedaje ci taki, kurna, taki sucker punch, taki kurde, tak? Myślałeś, że jestem dobrą grą, myślałeś, że jestem dobrą grą, 40 godzin, to zobacz to! Nie, masz takie, nie. Naprawdę, i trochę to przeżywam ciągle. Iga, teraz do mnie. Już mogę? Tak, możesz. Dobra. Już. Tylko ja chcę najpierw zadać pytanie, a potem... Bo to pytanie się może wydawać proste, ale nie jest do końca takie proste, mi się wydaje. Ja się chciałam ciebie zapytać, za jaką rzecz, czemuś, o czym byś chciał rozmawiać, dałbyś buzi i za jaką rzecz dałbyś w buzie temu, o czym chcesz rozmawiać. Natomiast to nie oznacza, że jedną dobrą, jedną złą rzecz, tylko to jest bardzo jakby... To jest bardzo zdefiniowane. Dać komuś buzi, to nie jest tam powiedzieć mu dobra robota. To jest jednak jakieś konkretne uczucie. Tak samo dać komuś w buzi też jest trochę... Jakby a dać komuś ja do buzi? Uruchomię całą naiwność, która we mnie pozostała i dziękuję. W buzie interpretuję jako w mordę. Dać komuś po mordzie, tak? Możesz to zinterpretować jak chcesz. Albo do buzi dać komuś. Nie, właśnie nie. To by było potrójne pytanie. Jesteśmy naiwnymi ludźmi, którzy nie dostrzegają podtekstu. A mogę powiedzieć, którą byś dał, za jaką rzecz dałbyś czemuś buzi, drugą rzecz w buzi, a trzecią rzecz do buzi. No co wtedy? Dałbym buzi a short hike za to, że jest. I za to, że jest urocze, nie? A Short Hike to jest gra, która jest wcieleniem dobra i piękna i przyjemności i takiego poczucia miło spędzonego czasu. Bo to jest gierka o dziewczynce, która jest ptaszkiem, takim jakimś takim... Właśnie nie o ptaszku to jest... Nie wiem, czy ona ma jakiś gatunek ptaka, czy jest po prostu... Co? Nie, no to jest... No nie, na, no, nie dziewczynka, masz rację. Dziewczyna, ale to jest jakiś tam ptak, no. Tak, i ona spędza wakacje u cioci. I ta ciocia mieszka przy takiej górze i w ogóle tam jest taką... Ona tam chyba pracuje, bo ona jest rangerem. Ona jest rangerem, dokładnie, i pracuje w takim parku krajobrazowym, coś takiego. No i nie ma tam zasięgu komórki, a główna bohaterka musi zadzwonić albo odebrać telefon. Też jedno albo drugie, no zależy co tam... I ona musi wejść, właśnie ten tytułowa short hike, to jest takie, ta jej wycieczka na szczyt tej góry, ona musi po prostu tam wejść. I... Tylko tam jest zasięg jakby. Tak, bo tam jest zasięg na szczycie tej góry. I ta gra jest, autentycznie jest tak miła i takie budzi dobre emocje, ale nawet nie tylko na poziomie tego, że tam są fajne postaci, które mają fajne takie odzywki i są w ogóle zabawne i miłe dla siebie i mają takie dobre przesłanie. I ta gra też ma takie dobre przesłanie, bo jak tam się okazuje, po co idziesz na tą górę i też z kim rozmawiasz przez ten telefon i o co chodziło i tak dalej, to też jest taki o, że taki jest ci miło na sercu i tak dalej, ale jednocześnie ona jest tak dobrze zaprojektowana, jest tak dobrze zrobiona, że obcowanie z nią to jest czysta przyjemność, jakby to, jak się porusza twoja postać, jak ona reaguje na napada, jak tam, bo ta twoja postać potrafi latać, oczywiście jako, że jest ptaszkiem i szybować i tak dalej, i to wszystko jest tak responsywne i tak fajnie, taki fajny feedback ci daje jako graczowi, że ty teraz... Jest też bardzo ładnie udźwiękowiona przy okazji tego, o czym mówisz, że te soundki są w odpowiednich momentach po tym, kiedy naciśniesz te... Tak, i też bardzo uroczo wygląda, jest takim... No taki autentycznie, taki właśnie czymś, czemu chcesz dać buzi, że ale fajnie, że jesteś, nie? Fajnie, że wpadłeś do mojego życia, a short hike. A po buzi, czy ja bym chciał w ogóle czemuś dać? Chciałbym dać po buzi, okej, okay, nie, niech będzie, tutaj Dominik się zaraz spuści, ale tak, znowu będę rozmawiał o Better Call Saul. Chciałbym dać po buzi zakończeniu czwartego sezonu, ponieważ jestem w strasznym stresie po tym, co tam się wydarzyło. Piątego, masz rację. Jestem w strasznym stresie po tym, co tam się wydarzyło. Jedna z moich ulubionych postaci, którą jest Nacho Vargas,
jej los dalej jest, że tak wrażę, w niepewności dużej mnie trzyma, i, a ja go uwielbiam. Ale przy okazji, tak, ale przy okazji istnieje dużo argumentów za tym, że to nie będzie fajny los. Że nie będzie mu łatwo w życiu, o tak. Ja, o, tak. To jest dobry serial w ogóle, ja tobie polecam też, bo... Ty mi? Oglądałem, nie wiem, czy znasz. Jakby co, to jest dobry serial, naprawdę. Tak, wydaje mi się, że coś mówiłem na ten temat już. I tak, i uwielbiam Nacho i uważam, że to jest w ogóle jedna z najciekawszych, to jest jedna z najciekawszych postaci w serialu, który stoi na ciekawych postaciach w ogóle. Jest rewelacyjnie zagrany, ma rewelacyjne motywacje, strasznie zagmatwaną sytuację ma, z której no wydaje się, że nie ma wyjścia, a jemu cały czas się udaje jakoś przyśliznąć, wyśliznąć. Teraz jak mam czekać 2 lata, tak Dominik ostatnio spekulował, że mniej więcej w 2022 może powrócić ten serial dopiero, no to jest to dla mnie być może nie do wytrzymania, na pewno trudne do wytrzymania, więc tak, nie powinno się robić takich rzeczy, nie robi się takich rzeczy. Ale chciałem powiedzieć jeszcze tutaj publicznie, i Tomek teraz nie może wycofać się z tego, że ostatnio był u mnie w odwiedzinach Tomek z żoną swoją i autentycznie chyba z godzinę siedzieliśmy i się podniecaliśmy, jakie Battle Crossover jest super, więc to miało miejsce, to się wydarzyło, byłem świadkiem tego. Tak, to miało miejsce, to się wydarzyło i Dominik był świadkiem tego, to prawda. Czekaj, był świadkiem czy był uczestnikiem tego? Był również uczestnikiem. Byłem uczestnikiem. Myślałam, że przyszliście do niego i przez godzinę wy do niego mówiliście. Nawet nie do niego, do siebie. To by była wizyta w ogóle. Mega. Cześć Domek, my siedzimy i będziemy rozmawiać o Better Call Saul. Nie wtrącaj się. No a tak, a ty... Dolewaj whisky. A ty nie możesz ani słowa powiedzieć. Dokładnie. Ty się nie znasz. Ty obejrzyj, to jest dobry serial. Ale jest fenomenalny jest ten serial. Bardzo polecam. Jest... No i naprawdę, wszystko co tam robią, on jest tak dopieszczony, tak zagrany i tak napisany, że kurde... Cieszę się, że się dałem zmusić Dominikowi w końcu. Obejrzałem go, mam zaszczonie całego. Czy w takim razie dałbyś mu w buzię? Soulowi, czy? Przepraszam, już się kajam się. Dobrze, że jesteś, Iga. Tak. Ten podcast nie byłby tym samym bez ciebie. No właśnie. No dobra, to teraz przechodzimy już do normalnej sekcji, znaczy normalnej, nie wiem czy normalnej, bo nie mamy tematów, ale do sekcji pytań i odpowiedzi i sugestii i innych takich. I zacznijmy od pierwszej, czyli wymieńcie grę, film, książkę, cokolwiek, co kochacie, choć krytyka tego nie cierpi. No, kto pierwszy, kto jest... Ja mogę powiedzieć... Bo ja powiem dlaczego. Dlatego, że Tomek, ja nie byłam w stanie wymyślić nic. I tak jak ci mówiłam dzisiaj, ja nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś mojej emocjonalności, czy o co chodzi, czy po prostu nie wiem, że lubię coś, czego krytyka nie lubi, bo po prostu bardzo Iga, często nie sprawdzam, co krytyka myśli. O połowie więc twoich gier na krytyka odpowiedzi. Nawet nie słyszała nigdy. Mogłaś wybrać... Nie mam. Mogłaś w ciemno coś wybrać. No ale nie wiem... No dobra, Dominik, w takim razie ty zaczynasz. Mam takie dzieło, tak. Jest to Terminator Genisys. Sprawdziłem w tej chwili Rotten Tomatoes 27% opinia krytyków, 53% opinia publiczności. Ja ten film widziałem w kinie, byłem na nim w kinie, on mi się strasznie podobał. Potem on mi się tak podobał, że w ogóle Owsianego, mojego przyjaciela, którego znacie też z podcastu, w ogóle wyciągnąłem Owsiany, jaki super nowy Terminator, nie? I tam gadał z nim, i co, podobał ci się? A Owsiany był taki, not really. I dopiero później sprawdziłem, ja dopiero później w ogóle sprawdziłem, no, ja w ogóle nie wiedziałem, że on jest tak fatalnie oceniany. I dopiero później sprawdziłem, że on był tak źle przyjęty i... Trochę rozumiem czemu, jakby Owsiany mi też trochę wytłumaczył, jakby jakie on miał zarzuty do tego filmu, ale on mi trafił wtedy w taki okres, że miałem dosyć ciężki czas w WP i miałem dosyć ciężkie rozmowy w WP i trochę moje losy tam się ważyły i on mi bardzo tak pozytywnie pozwolił się na 2 godziny oderwać od wszystkiego, co się działo wokół mnie.
i jakby przeniósł mnie w swój świat. I druga rzecz, która mi się w nim bardzo podobała, to to, że ja bardzo lubiłem bohaterów, że to byli wszystko sympatyczni ludzie, z którymi chciałem spędzić te 2 godziny. I ja rozumiem to, i to był też zarzut Owsianego, że to nie jest do końca coś, czego się oczekuje po filmie o tytule Terminator. Że być może to nie jest, że być może właśnie uczucie spędzenia miłego czasu w towarzystwie sympatycznych ludzi, którzy są mili i sympatyczni, że to być może nie do końca jest to, czym ten film powinien być jako część marki Terminator, ale mnie to jakoś tak urzekło i Emilia Clarke w Ciemnych Włosach przy okazji tam jest i wygląda super. I mi po prostu ten film, mi było miło z nim. I ja go sobie jakiś czas temu, niedawno, nie wiem, pół roku temu, powtórzyłem. Tak pamiętając tamten czas i zastanawiając się, czy ja może, czy mi się coś, nie wiem, przywidziało, czy ja może jakoś, nie wiem, byłem w jakimś stuporze i mam niewłaściwą, czy nieuczciwą opinię na temat tego filmu. I obejrzałem go po raz chyba trzeci czy czwarty, teraz na świeżo, i mi się tak samo podobał. I się znowu super bawiłem, i znowu się cieszyłem nim. I ja uważam, o ile rozumiem te zarzuty, dlaczego on się tak nie podoba, to 27% na tym. To nie jest takie gówno, to jest kompetentny film akcji, 27%. Kompetentny film akcji, który okej, może nie jest tam kurde nie jest tam geniuszem Jamesa Camerona, ale tam no umówmy się, pierwszy Terminator to jest kurna arcydzieło kinematografii, no. To jest rewelacyjny film, genialny i jakby taki też praktycznie epokowy dla czasu, w którym powstał, no. I okej, i akceptuję to, że Terminator Genisys jakby nie dorasta, jakby okej, jakby to jest spoko, nie? Jakby, znaczy w sensie nie dyskutuję z tym, ale być może mniej niż arcydzieło to jeszcze ciągle potrafi być spokojny, fajna, spokojna, w sensie taka przyjemna zabawa, a też z drugiej strony, czy tam z trzeciej strony, tam rzucając takimi terminami jak arcydzieło, to też nie przesadzajmy, że film kurna o robotach, o ludzkich robotach, podróżach w czasie i tam napieprzaniu się z tymi robotami, to jest jakieś tam kurde, teraz nagle wiecie, kurna jakiś Tolstoy, nie? Że to nagle jest kurna jakaś świętość w ogóle, kurde, i nagle kurde zboczenie w ogóle z wytoczonego. Wiesz co, Domek, ale z całym szacunkiem do Terminatora i marki Terminator, ale jak Tolstoy pisał o Terminatorach i podróży w czasie, to kurwa, no wiesz, nie ma chuja we wsi, co nie? To są najlepsze historie o Terminatorach i podróży w czasie, jakie istnieją, co nie? Klasyka literatury rosyjskiej to jest, co nie? Więc... Terminator, no ja się w każdym... ukropek, szczęście rodzinne. Ja tak, i to jest... Często Brody macie też Terminator. Tak... Jest też tak, że często takie filmy właśnie, które... Nam to się był podobały, totalnie Dostojewski, ale spoko. Które nam się podobały w jakimś momencie, naszego życia, a potem się dowiadujemy, że one są źle przyjęte i jakby patrzymy na nie inaczej i myślimy, okej, mieliśmy się i tak dalej, to ja uważam, jakkolwiek rozumiem zarzuty w stosunku do tego filmu, o tyle uważam, że i naprawdę stoję przy tej opinii, że tak negatywne opinie na temat Terminatora Genisys są mocno przesadzone i bardzo nieuczciwe w stosunku do tego filmu. A to trochę nie wynika stąd, że tam jest Emilia Clarke, tak w 90%? Twoja dobra opinia. Nie, znaczy o, jest to ważny element, ale też ogólnie on jest zabawny. On ma Arnolda Schwarzeneggera, który jest sympatyczny w tym filmie. I znów, ja kumam, że on jest tam Terminatorem i że niekoniecznie on powinien tam być sympatyczny, ale jakby, no nie wiem, no ja się naprawdę dobrze bawię na tym filmie. I oglądałem go już parę razy, w tym ostatni raz niedawno. Michał, a ty? Ja miałem duży problem z tym pytaniem i właściwie znalazłem odpowiedź przed chwilą, wchodząc na Rotten Tomatoes. Ma chyba trochę tak jak Iga, że ciężko mi powiedzieć, kurna, czego właściwie krytycy nie lubią, co mogę ja lubić. W drugą stronę jest mi łatwiej powiedzieć, czego nie lubię, co krytycy lubią. Ale jeżeli patrzymy w tą stronę, to znalazłem film, który ma ocenę, przepraszam. Jest najlepszym filmem akcji w ogóle ostatnich lat, prawdopodobnie jednym z. Ma 44% krytyków i 37% publiczności. Jest to XXX Return of Xander Cage. To jest, ten film jest rewelacyjny. Tam jest surfing na motorze. Autentycznie, facet skakuje na motorze na falę i robi surfing. Kiedy jest scena taka... Na motorze na falę wskakuje? Tak, na motorze. Na krosie, co w tym dziwnego?
No ale tak na taką falę z wody? Tak, bo on jest ekstremalnym sportowcem. Wiecie, ile ważą motocykle? Mój motocykl waży chyba 105 kg i to jest bardzo lekki motocykl. Ale to jest, wiesz, ekstremalny sportowiec Iga. On a nie, to spoko. Ekstremalne, więc dlaczego miałby nie móc? No przepraszam. Nie, o Travis Pastrana tam też pewnie śmiga po falach tylko jak może. No wiesz, Vin Diesel on odejmuje wagę z motoru, jak skakuje na motor. A, okej. To jest też potwierdzony fakt. Nie powiedziałeś mi, że Vin Diesel tam jest. Tak jak pisał Tolstoj i Dostojewski. Oczywiście, to jest film o Winie Dieselu, więc on może wszystko. On na deskorolce tam zjeżdża z gór, ale jest tam na przykład taka scena, wiecie, zbierania ekipy na jakiś tam heist muszą zrobić, czy tam i zbiera ekipę, że dokładnie już nie pamiętam, ale to jest gościu, który otwiera sejfy, oczywiście, to jest super kierowca, a to jest najlepszy DJ na świecie. Bo potrzebujemy DJ-a, żeby zrobić napad. Ja odbędę potem jest imprezę. Ale co, co? Jak określili go jako najlepszego DJ-a na świecie? Tak. Wygrał złoty medal na olimpiadzie DJ-ów? Michał, ale co oni robią? Co za przekręt oni robią? Nie pamiętam, Tomek, nie znam. Nie pamiętam już dobrze tego filmu. Tam fabuła bodajże nie jest najważniejsza. Tam się po prostu dzieją rzeczy. Jakby, jak nie widzieliście tego filmu, ja gorąco polecam, bo jest to jeden z takich filmów. Nie wiem, na ile oni go kręcą poważnie, na ile niepoważnie, ale wiecie, jeżeli już Szybcy i Wściekli zostają w tyle, jak oglądasz jakiś film i te akcje, które tam się dzieją i masz takie, co się dzieje, to jest film, który ma być cały, on przypomina trochę produkcję bollywoodzką bardziej niż hollywoodzką. Po prostu masz jedną przesadzoną akcję na drugiej i do takiego stopnia, że to się oglądasz przyjemnie. A do tego, co jest często, masz często taki przypadek, że oglądasz filmy, które są tak złe, że aż dobre, tak? Jest taka kategoria filmów, że ludzie często to oglądają, lubią. Ten film taki nie jest. On jest po prostu... On jest tak zły, że się przebija na drugą stronę. On jest trochę... Genialny. Być może to jest słowo, tak jak Tolstoj i Dostojewski, obojętnie który, być może też Tolstoj i Dostojewski byli jednym człowiekiem, nie nam oceniać, ale ten film jest genialny. Iga po prostu go with the flow, co nie? Tak, okej. Okay. Literatura rosyjska, jeden człowiek. Rozumiem. XXX, Tolstoj, Dostojewski, no. Najwybitniejsza książka, XXX to jest najwybitniejsza książka Tolstoja Dostojewskiego. No czytałam w liceum, pamiętam. Okej? Okay? Napisał zaraz po Terminatorze, więc miał no, trochę więcej pamiętam, pamiętam nawet, jak omawialiśmy ten moment, kiedy jeździł motocyklem po falach i że to była metafora życia w Rosji wtedy. Tak. A później tą kobietę się kieruje. Zawsze może zalać tobie bak. Zawsze może zalać tobie bak, car. Ja mam taką odpowiedź na to pytanie jak Speed Racer. Nie wiem, czy pamiętacie o takim filmie braci Wachowskich, wtedy jeszcze braci, dzisiaj już Wachowskich, który jest ekranizacją takiego klasycznego anime z lat 80., 70., jakoś coś takiego. Mhm. To anime zasadniczo miało taką fabułę w stylu, no po prostu tam się ścigamy, ale jednocześnie jako, że to jest anime, no to jest tam cała taka warstwa melodramatu i telenoweli, że tam każdy z każdym konkuruje, każdy się okazuje ojcem każdego, miałem jakąś mroczną tajemnicę i tam i to, co jest absolutnie wybitne w tym filmie, moim zdaniem, a czego w ogóle krytyka zachodnia nie wychwyciła, to, że to jest bardzo realistyczna adaptacja tego anime. Że to jest autentycznie tak, że autorzy tego filmu albo byli zakochani w anime, albo zakochali się w tym anime, jakby realizując ten film i postanowili, nie zrobimy europejskiej wersji japońskiej bajki dla dzieci, naszej europejskiej, takiej zachodniej wersji japońskiej bajki dla dzieci, z której właśnie z idiotycznej, melodramatycznej, telenowelowej opowieści o wyścigach zrobimy, kurde, teraz poważną historię o wyścigach i zemście z Winem Dieselem, który tam będzie mówił poważnym głosem i wszystko będzie takie bardzo hollywoodzkie, tylko zrobimy dokładnie w takiej samej stylistyce, tylko po prostu film aktorski z efektami specjalnymi, takimi realistycznymi, że się tak wyrażę, no, ale w każdym razie takimi udającymi prawdziwy film, co nie? Słucham? Bo ja nie widziałam tego filmu, ale Speed Racer, w sensie ta główna postać, to nie był chłopiec? Był chłopiec, tak. Ale on był młodym chłopcem, nie? Tak.
Okej, okay, znaczy, dobra, tutaj w tym filmie on chyba nie jest aż tak młodym chłopcem, jest chyba trochę starszy, ale tak. Ma na imię Speed, ale Disco Racer. Tak, ma na imię Speed, ale Disco Racer. I na przykład to jest film, w którym normalnie jest... Jak się nazywasz Racer i się nazywasz, bo to Japończycy, tam jakiś Yasuhiro Racer i twoja żada się nazywa tam jakoś Yanami Racer, to nazywasz dziecko Speed, dude. Tak, i jest to wtedy animka o szachach. Pewnie tak, tak może być. Jest to absolutnie film, w którym jest na przykład kung fu samochodowe. Takie jak tam, jak robisz animkę, co nie, dla dzieciaków w latach 70., która jest kiczowata jakby z samego założenia, no to samochody nie mogą się po prostu przepychać na tole, tylko tam są jakieś specjalne techniki i ciosy i inne. I oni to absolutnie po prostu wzięli i przełożyli na język takiego filmu hollywoodzkiego i tam się dzieją takie rzeczy. Pamiętać o tym, że to też jest bardzo ważny wątek w historii literatury rosyjskiej. Tak. Więc najprawdopodobniej zaciągnęli też troszkę ikonografii stamtąd, no. Tolstoj i Dostojewski. Tak. I strasznie za to ten film cenię, że on jakby tak nie bał się oryginału, nie bał się miejsca, z którego się wywodzi, co nie? Jakby za każdym razem, jak ktoś się bierze za ekranizację japońskiej popkultury, albo w ogóle nawet takiej jakby infantylnej popkultury, no to od razu myślimy, ja pierdzielec, nie? Że to będzie teraz poważne, będzie miało wąsa i będzie udawało tutaj, kurde, poważne kino. Albo tak samo, jak się ktoś bierze za ekranizację giereczek, co nie? No to teraz już, kurde, trzeba będzie to wszystko zrobić dla dorosłego widza, żeby to zrozumiał i tak dalej. A właśnie w tym Speed Racerze absolutnie jest taka w ogóle taki trip bez trzymanki, z mnóstwem kolorów, mnóstwem zabawy, z takim autentycznie dziecięcym entuzjazmem zrobiony film, nie? I to było jakoś zbombardowane przez krytykę? I to było strasznie zbombardowane przez krytykę, tak. Było, to jest ciekawy w ogóle przykład, o którym mówisz, bo to jest film, którego ja nigdy nie widziałem i to trochę właśnie z powodu krytyki, bo Wachowscy, no to wiadomo, wtedy jeszcze Matrix i tak dalej, nowy film Wachowskich. Ten film Speed Racer był tak potem zbombowany, że w sumie go do dzisiaj nie obejrzałem. Mam go tak w głowie, jak on się pojawia, a może go włączę, ale wręcz mi się zakodowało w głowie, że tak, a po co będę tracił czas, co nie? I tak jak on się gdzieś pojawia, tak sobie myślałem, może to obejrzę i do dzisiaj nie widziałem. Jest mega fajny, naprawdę to jest taki film, który ci sprawia mnóstwo frajdy, jak go oglądasz, pod warunkiem, że jakby kupisz konwencję, co nie? Ale tam są na przykład takie typowo sceny z anime, jak mają to tam do mety 3 metry, co nie? Powiedzmy. Autentycznie tak, to nie jest przenośnia. Mają ze 3 metry te samochody, co nie? I jedzie trzech ludzi, jakby 3 samochody obok siebie, co nie? I każdy z nich prowadzi monolog z wewnętrznym na jakieś 5 minut wtedy, co nie? I oni te 3 metry dalej są 15 minut później w filmie, co nie? Bo muszą całe swoje życie przemyśleć, całą motywację, wszystkie te zdrady, których doznali w tym czasie i tak dalej, co nie? Rewelacyjne. To jest ten moment. Tomek, widzisz, nie byłeś nigdy sportowcem na 3 metry przed metą, więc... Może to tak. To jest realistyczne, tak po prostu bywa. Podejrzewam. Może rzeczywiście tak jest, to prawda. Ale powiem ci tak, Tomku, przekonałeś mnie. Chcę to zobaczyć. Chociaż ja Speed Racera to film... pamiętam nic. Ja widziałem ten film za czasów Wirtualnej Polski, jak Tomek właśnie wtedy mi go bardzo polecił i o ile nie podzielam zachwytu, o tyle bawiłem się spoko i podobał mi się i tak, jakby nie mam zastrzeżeń, jakby nie czułem, nie miałem przezmarnowanego czasu. Czy spędziłeś miły czas z sympatycznymi aktorami? Nie, w sensie postaci? Nie aż tak, w sensie jakby nie mam jakichś takich ciepłych bardzo uczuć z tego filmu. Miałem takie, że się dobrze bawiłem po prostu i jakby okej, okay. No dobra, kolejne pytanie, to może zmienimy zupełnie mańkę, wrócimy co najwyżej do tego tematu. Najlepsze wykorzystanie kawałka muzycznego w grze wideo i może być to zarówno jakiś singiel, czyli piosenka, która leci w grze wideo, ale może to być też jakiś moment, gdzie score growy po prostu wszedł mocno i zapamiętaliście to emocjonalnie. Iga, jako że ostatnio uniknęłaś odpowiedzi, to teraz ty zaczynasz. Ja mam... Jakby tak, od razu powiem, jestem pretty basic tutaj. Wiem, że najfajniej wchodzą rzeczy, które są na sam końcu. Najczęściej po prostu jest to taki moment, że jak dostajesz te napisy końcowe, to już masz bardzo wysoką endorfinę, bo coś ci się udało zrobić i w tym momencie jeszcze dostajesz jakby gloryfikację faktu, że jesteś taki super. I rozpisałam sobie końcówki obu portali, czyli Still Alive i Won't You Gone. Oraz rozpisałam sobie ostatni kawałek z Bastionu, który się nazywa Setting Sail Coming Home.
który jest remiksem piosenki, która była wcześniej, która też jest w ogóle sama z siebie bardzo dobra i to jest chyba Dig a Hole. I kiedy ona wraca w tym jakby takim remiksie dwóch piosenek, dwóch postaci na sam końcu, moim zdaniem to jest piorunujące, szczególnie, że musisz podjąć dosyć trudną decyzję na samym końcu Bastiana, która nie jest nie wiadomo jak skomplikowaną i innowacyjną decyzją, natomiast wciąż jest trudna. Więc pamiętam, że te wszystkie piosenki na mnie bardzo mocno oddziały. Portal dlatego, że jest humorystycznie i fajnie zrobione te piosenki, a Bastian właśnie z drugiej strony. A ja ogólnie dużo, znaczy ja bardzo cenię muzykę oryginalną do gier, szczególnie jeżeli ma wokal. I Supergiant Games zrobili to rewelacyjnie w Pyre, które moim zdaniem nie wyszło aż tak super dobrze, pomimo tego, że podziwiam fakt, że zrobili piosenkę na każdy playthrough, jaki zrobiłeś, więc chyba tam, kurde, z 18 różnych wersji piosenek, to uważam, że Bastion jednak wygrywa w tej kategorii, jest lepszy od Pyre, jeżeli chodzi o muzykę, więc tak, wybrałam te dwie. Michale? Ja mam odpowiedź chyba dosyć oczywistą, bo tak jak zadajesz takie pytanie, są takie chyba z trzy odpowiedzi dosyć oczywiste, jedną zostawię Dominikowi. Dziękuję. Jestem bardzo ciekawy, czy akurat tą poda. Myślę, że tak. Też mamy portal. Może skończmy tą rozmowę, skoro wszyscy się zgadzamy. Ja pójdę z oczywistą i możemy kończyć, czyli Entering Mexico w Red Dead Redemption. Jose González Far Away, kiedy wjeżdżasz do Meksyku. W Red Dead Redemption swoją drogą jednej z najlepszych gier, przynajmniej dla mnie, jakie wyszły. Jest to o tyle świetnie zrobione, że ta gra nie robi wcześniej takich zagrań. Ona wcześniej nie gra w taki sposób kompletnie muzyką, więc kiedy po dosyć intensywnej strzelaninie tam uciekamy, wjeżdżamy do tego Meksyku i faktycznie mamy taką piosenkę, która troszkę muzykę, gdzie trochę lecimy w taką nostalgię, gdzie i ta kamera zaczyna sama trochę działać, wbrew nam, i pokazuje te krajobrazy Meksyku i dochodzimy do takiego uspokojenia. Kiedy w tej grze brało cię to kompletnie z zaskoczenia, a akurat tak było też w moim wypadku, no to nieziemsko to robiło robotę, jakby takie uspokojenie, wejście w taką trochę nostalgię właśnie, robiło to niesamowite wrażenie i to jest tak bardzo po stronie game designu wykorzystane, razem właśnie z ruchem kamery i z tego, co tam się dzieje, kiedy wjeżdżasz, jest to świetny strzał z nienacka, bo... I to jest w ogóle tak dobry, to jest tak dobry strzał, że Red Dead Redemption 2 strzelało w ten sposób 7 razy w trakcie... Tak, i nie trafiło. Tak, i właśnie tak. To jest najważniejsze, że to jest tak dobre, bo to jest... Nie wiem, czy to się jeszcze powtarza w Red Dead Redemption 1, czy nie. Wydaje mi się, że jest tylko raz takie wrażenie, wiesz. Nagle mam jeszcze piosenkę z offu, to się nie dzieje po prostu w tej grze. I przez to, że to jest raz, to po prostu tak kopie tyłek, to jest coś świetnego. I no właśnie, i Red Dead Redemption 2 chociażby... To jest dobre pokazanie, dlaczego Red Dead Redemption 2 nie jest tak dobrą grą jak Red Dead Redemption 1. No właśnie, chociażby tutaj, właśnie, że tam robił to 7 razy, tam w dwójce wszystko robił 7 razy i to tak nie siada. Natomiast jedynka potrafi tak prosto w punkt i to jest taki strzał właśnie z rewolweru, wiesz, który tam gracze oberwali i jeżeli faktycznie prosto nawet nie serca, wiedziałeś, że to... Powiedziałbyś? Prosto w serce, powiedziałbym, że tak. Jeżeli nie wiedziałeś, że to ciebie czeka, i po prostu grając w tą grę, to jest dla mnie takie autentycznie jedno z najlepszych wspomnień growych, jakie mam, które pamiętam i które gdzieś tam siedzi, no. Rewelacja. Dominiku? I chyba ci, którzy przyjęli, się zgodzą, sorry, że to jest oczywista odpowiedź, tak, już kończę. moja odpowiedź jest o tyle oczywista, że dotyczy gry w miarę nowej, jest to gra Control. I mówię tu o poziomie z Ashtray Maze, czyli z labiryntem popielniczki, w którym jest wykorzystana piosenka z Powers of the Fall, co było dla mnie taką podwójną radością, jak ta sekwencja się odpaliła, że ja jestem fanem Powers of the Fall od Maxa Payne'a 2, gdzie ich piosenka Like Goodbye była w napisach końcowych. I ja wtedy odkryłem ten zespół, wtedy w ogóle musiałem z jakiegoś Direct Connect ściągać ich piosenki i to w ogóle trzeba było się łączyć z fińskimi hubami, bo tam wtedy to był taki mega niszowy zespół, tylko w Finlandii znany i autentycznie trzeba było tam się do Finlandii łączyć, żeby w ogóle te piosenki ściągnąć i tam trochę zajęło skompletowanie mi ich pierwszej płyty w MP3-kach i bardzo cenię, bardzo lubię ten zespół od tamtego momentu i ich piosenki były od Maxa Payne'a 2, znaczy Maxa Payne 2, to takie wielkie słowa, w każdej grze były, no. Maxa Payne 2 była, w Alanie Wake'u było nawet kilka i później w Quantum Break nie było, czym ja byłem rozczarowany. I było mi trochę smutno, że zostali pominięci w tej grze, więc trochę po cichu miałem nadzieję, że ich piosenka pojawi się w Control.
I nie dość, że się pojawiła, to pojawiła się w tak zajebisty sposób, bo pojawiła się nie tam gdzieś w napisach końcowych, czy gdzieś tam na boku, tylko jest cały level zbudowany wokół tej piosenki. Ona jest w ogóle nagrana specjalnie w taki sposób, żeby działać z levelem. To znaczy, ona ma takie sekwencje przejściowe, te bridge'e takie chyba tak to się nazywa, gdzie ktoś tam... Po prostu ona jest tak zmontowana, żeby jeżeli na przykład powtarzasz, bo cię zabiją, albo że dłużej biegasz po jakiejś lokacji, to tam się zapętla pewien fragment tej piosenki. Ona jest cała, jako że Poets of the Fall to są jakby przyjaciele, czy bliscy na pewno znajomi ludzi z Remedy, więc oni tą piosenkę pisali specjalnie pod tą grę i pisali ją w taki sposób, żeby była dopasowana do tego levelu. Czyli to nie jest tak, że ktoś wziął jakąś piosenkę i sobie ją wykorzystał, tylko autentycznie ona jest napisana tak i tak skomponowana, żeby masz takie wrażenie, przychodząc na level, że ta piosenka, która jest piosenką z wokalem w ogóle, że ona reaguje na to, co się dzieje w tym levelu. I to trochę tak jest. Ona ma takie punkty przejściowe, że oni wiedzą, że w tym momencie będziesz się strzelał, więc to jest nagrane tak, że może tam jakaś instrumentalna sekcja trwać tak długo, jak musi trwać, żebyś strzelał w tym czasie, żeby te punkty wokalu i te punkty kulminacyjne w piosence siadały dokładnie w tym momencie, kiedy mają siadać, bo w tym levelu coś się dzieje. I to jest super pomyślane, super zaprojektowane i dla mnie to było po prostu... prawie że klaskałem w rączki w ogóle jak dziecko, jak to było. Iga? Cześć, Iga. Bo ja chyba wiem, co może powiedzieć Tomek i powiem, że się w sumie z nim zgadzam, bo nagle zaczęłam o tym myśleć, ale powiem, że nie ten wynik, jaki on chce powiedzieć. Dziękuję. Ale co? Powiedz to, co chcesz powiedzieć i zobaczymy, czy o to samo. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, Dominik, że mi mega rozszerowałeś, bo byłem pewien, że nie muszę brać Become As Gods z Nier Automata, bo ty weźmiesz. Ojej. Oj, jest dobre, jest dobre. I to, że nie będzie tego tutaj jakby... No to na prawda. Podium, to jest dyshonor dla tego podcastu. To prawda, jest to prawda, masz rację, no. A moje, Iga, ja nie wiem, czy ty, bo w ogóle skąd się wzięło we mnie to pytanie, to się wzięło stąd, że oglądałem ostatnio trailer, jak chyba 3/4 świata, The Last of Us 2. I jest tam sekwencja, gdzie główna bohaterka, jak ona ma na imię, Ellie, tak? Ellie, morduje dziewczynę, która gra w Hotline Miami. I autentycznie, i ona gra w Hotline Miami, słuchając tego kawałka Hydrogen zespołu Moon. I ja jak usłyszałem ten kawałek, to miałem w ogóle takie błyski, jakbym miał PTSD, że takie w ogóle, takie całe plansze z Hotline Miami i te kurde godziny, które ja spędziłem w tej grze i to, że te kawałki się w ogóle nie przerywają, jak umierasz, tylko to jest taki jeden ciągły miks takiego mordowania i muzyki. Ja muszę coś powiedzieć, przepraszam Tomek, przepraszam, przerwę, ale nie, teraz ja będę mówił, bo zapomnę o tym. A o tej mami przypomniało o tym, że w ogóle Karol Klucznik, czyli osoba w ogóle z najlepszym nazwiskiem ever, jeżeli chodzi o swoją rolę w naszej grupie, bo rozdawał klucze do Steama. Dzięki niemu dostałem właśnie Hotline Miami, a w dodatku jeszcze, jak dzisiaj z nim gadałem, to napisałem, coś tam tak się wiesz, pytał mnie, że co bym zagrał, czy coś tam i właśnie powiedziałem, że bardzo bym chciał zagrać w Pathfinder Kingmaker, czyli to jest takie izometryczne RPG, trochę w DDK-ach i coś i totalnie kurna mi kupił tą grę, więc w ogóle szacun, dziękuję i jestem mega szczęśliwy i po prostu to jakich mamy słuchaczy, ja nie wiem, w ogóle nie zasługujemy na was i na to, jak wspaniali jesteście. Tak, przestańcie nas słuchać w ogóle. Dobra, Tomek, myślałam realnie, że powiesz, że karaoke w Disco Elysium i bym się zgodziła, bo to jest mega dobry moment, ale tylko jak skefisz ten krytyczny test. Bo ja go skefiłam i byłam zachwycona. On po prostu tam z serca śpiewa. On nie trafia w żaden dźwięk. Wszystko jest kurde źle, ale po prostu to, jak to brzmi, jak ja teraz znam tą piosenkę, to ta piosenka jest piękna i ona jest ten, ale po prostu ja... Ona się ma nijak do tego, jak ci nie wyjdzie ta sekwencja, jak ci nie wyjdzie ten test. Bo to, w jaki sposób w ogóle to się dzieje, jak on się drze do tego mikrofonu jeszcze z tą siatką dobrowarów w moim wykonaniu i tymi rękawicami. I on to widać, że on się tak męczy, bo tak to on po prostu mówi. On, jak ci wyjdzie ta sekwencja, on mówi tym swoim takim przepitym głosem i to jest fajne.
ale on śpiewa, jak ci nie wyjdzie. I on totalnie nie umie śpiewać, a w życiu nie powinien śpiewać. Wiesz co, Iga, ja bym nie powiedział, że to jest... W ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby ten numer podać, ten moment. Trochę dlatego, że to jest taki moment trochę wyjęty z tej gry. Jakby ta gra ma zupełnie inną ścieżkę dźwiękową. I ona ma rewelacyjną ścieżkę dźwiękową. Jakby tylko to nie jest jakby śpiewanie karaoke i to nie jest takie, wiesz, tego rodzaju... Ale on ją Nie, to jest totalnie... To, jaką ta piosenka... To, jaką ta gra ma ścieżkę dźwiękową, to jest jedno, ale to, jaką ona ma taką jakby podskórną ścieżkę dźwiękową i to, że ty internalizujesz najsmutniejszą piosenkę, jaką istnieje i że on idzie to zaśpiewać na karaoke, czego nie powinien w ogóle w życiu robić, ale to jest ważne, żebyś to zrobił. I to, jak dużo musisz w ogóle włożyć, żeby to się w ogóle stało, żeby tam znaleźć, tam w ogóle załatwić to wszystko. I to, jak tam podchodzisz i ci jeszcze w ogóle nie wyjdzie ten test i jakie to jest w ogóle piękne i jak ty tam siedzisz i się patrzysz na ten taki total disaster. To jest po prostu, to jest coś, co tą skalę po prostu już przetę. To zaczyna być sztuka. To jest taka sztuka w największym formie. I to, i nie wiem, czy wam nie wyszła ta sekwencja, bo jak wam nie wyjdzie ta sekwencja, nie, to mi ty się jeszcze kłócisz z publicznością. Mówisz, że to było piękne, co zrobiłeś, oni się kurde nie znają, do momentu, aż ci wyłączają mikrofon. To jest po prostu, to jest wydarzenie muzyczne, to nawet nie chodzi o piosenkę, to jest wydarzenie całe w tej grze, które tam się dzieje. Okej, okay, i kolejne pytanie. Gdybyście mogli pracować, ponieważ wszyscy w jakimś stopniu pracujemy w game devie, gdybyście mogli pracować w dowolnym studiu nad dowolną grą, ale nie tylko chodzi tutaj o jakieś wyzwanie, nie wiem, artystyczne, twórcze i tak dalej, ale też mając jakąś tam wiedzę na temat tego, jak działają dane studia, bo wszyscy czytamy Jasona Schreiera, to jaka to by była gra i jakie to by było studio? Jak mi ktoś powie, że to, którym pracujecie, to w ogóle wyłączam się automatycznie. Tylko Bombik, tylko Tanks & Lot. To jest wciąż bardzo dobra nazwa, guys. To jest dobra nazwa. To jest dobra nazwa. Tanks & Lot jest piękną nazwą. Tak. Iga, zaczynasz. Ja powiem. Dear Eterno Wobra Dean. Pracowałabym z Lucasem Pope'em. Myślę, że byłoby pretty fucking awesome. Albo cokolwiek w Double Fine. Dlatego, że wydaje mi się, że są bardzo fajną ekipą, robią bardzo fajne gry. Jakbym mogła wybierać Psychonauts? Chciałem powiedzieć tylko, że jeszcze powinno więcej chwały na mnie spłynąć. Tomek ostatnio zauważył, że Lucas Pope podpisał mi na Twitterze, co po prostu zrobiło mi dzień. Także dziękuję, Tomek, bo ja nie wchodzę na Twittera ostatnio, bo miałem tam parę sesji z ludźmi. Uważam, że Twitter to jest szambo i raczej tam nie przebywam. Ale wpadłem tam właśnie po skończeniu Obra Dinn, bo chciałem napisać do Lucasa Pope'a i faktycznie nie da się napisać tak po prostu do Lucasa Pope'a, a chciałem dać mu zdać o moim spostrzeżeniu, o którym wspominałem, nie wiem, parę odcinków temu na temat problemu z polską wersją językową i Lucas Pope mi odpisał i osobiście mnie przeprosił, więc w ogóle Lucas Pope przeprosił mi, że zacząłem się w jego grze nie z mojej winy. I że jest właśnie taka gra... I że on właśnie i wyjaśnił właśnie, że on... Bo problem dotyczył tego, że dwa terminy, które po angielsku brzmiały zupełnie rozłącznie, jakby nie dało się ich pomylić z sobą, w polskim tłumaczeniu brzmiały bardzo podobnie i praktycznie jak to samo. I on mówił, że on się spodziewał tego i że to był problem w wielu językach i również w angielskim. I że z tego powodu dla wielu terminów przygotował synonimy, tak żeby tłumacz, jeżeli zobaczy, że dwa angielskie terminy, które brzmią bardzo podobnie, to żeby użył jakiegoś synonimu, który Lucas Pope przygotował, ale właśnie dla tych dwóch, z którymi ja miałem problem, ich nie przygotował. I za co przeprosił, więc... Nie wiem, kogo... Czy was przeprosił kiedyś Lucas Pope za błąd w swojej grze, ale mnie przeprosił, więc... Jest taka gra na Steamie, która jest teraz w Early Accessie, a totalnie nie chcę zgwałcić jej tytułu, zaraz zobaczę i wtedy powiem, ale co chcę powiedzieć, to wy się tak wtedy ucieszyliście, bo to też byłam na czacie, kiedy Tomek to zauważył, z Lucasa Pope'a, jaki jest pomocny i że tutaj sam odpowiedział i fajnie. Jest taka gra, gdzie typ, jako że to jest Early Access, a ona nie była jakaś strasznie popularna, to jeżeli ktoś miał zepsutego save'a, to mógł mu wysłać i on się autentycznie tym sam interesował, naprawiał tego save'a i go odsyłał, nie? I ludzie się tym strasznie jarali, no i tam pierwsze komentarze, że no, ziomek jest bardzo tam pomocny, zwróciłem mu uwagę, że jest bug, usunął tego buga następnego dnia, ktoś tam potem, no, osobiście naprawił mi save'a, realnie wziął czas ze swojego dnia i tam naprawił mi save'a i ktoś mówi, żartujesz, mi już naprawił 3 save'y, bo się okazało, że jeden z jego patchy wprowadził buga, który po prostu nie może mu przejść i tam w końcu, tam jest ileś tych komentarzy na samym końcu, jadę sobie autostradą, tam Chicago, coś tam dalej i mam gumę, zadzwoniłem do niego, był w 10 minut,
minut miał własne narzędzie i przeprosił mnie, że musiałem na niego czekać, nie? I potem już po prostu to leci w dół, nie? Jest powód, dla którego można kochać Steama i czasami są to komentarze. Dobra, tymczasem zupełnie, zupełnie to jest wszystko nie na temat. Ja rozumiem, że mamy chaos, ale chaos trzeba kontrolować. Więc Michał, w jakiej ty firmie chciałbyś pracować i jaką grę chciałbyś zrobić? Tomek, to jest o tyle ciekawe pytanie, że jeszcze jakbyś mi zadał 10 lat temu, to zupełnie inna byłaby odpowiedź, bo szukałbym dużego jakiegoś studia prawdopodobnie i tam, ojeju, gdzie ja bym nie pracował, jakiś Blizzard, Rockstar, BioWare, Blizzard, dokładnie, CD tak, Projekt. BioWare, ojeju, jakbym pisał te questy tam w ogóle, jak ja bym mi naprawił ten seks. No, Naughty Dog w ogóle. No. O, tak, no. Właśnie nie. Totalnie. Ale jakie to jest smutne, że siedzą cztery osoby, które robią coś z grami i jak pada tekst, ale bym pracował w Naughty Dog, to wszystkie się zaczynają śmiać. Nie, ale to jest takie... Im większa gra, tym wiem, że mniejszy miałbym wpływ na to, jak ta gra na końcu wygląda, tym wiem, że byłbym jakimś tam elementem, który tą grę prowadzi i naprawdę taka praca, jak sobie wyobrażam nad taką grą, a już to musi być taka orka, to jest coś, czego nie chciałbym w życiu aktualnie już robić i raczej bym się nie pisał na takie rzeczy, ale są na świecie fajne studia i to jest może takie moje też marzenie, że kiedyś tam jeszcze na razie mam tutaj wiele do zrobienia, gdzie pracuję, ale kiedyś chciałbym mieć takie tak naprawdę własne małe studio, które robi takie fajne indyki, bardzo mocno systemowe, które są na jakichś takich fajnych, prostych systemach oparte i jakbym miał się do kogoś dołączyć, jak mam tak sobie powiedzieć, to jest na przykład Subset Games, czyli goście, którzy zrobili Into the Breach i Faster Than Light. Ich jest tam chyba dwóch albo trzech, więc niezbyt dużo. Mega Crit Games, które zrobiło Slay the Spire. Czy tak. Nazywają Mega Crit Games? Crit. Okej. Ewentualnie Clay Entertainment, okay, który też po prostu podziwiam z każdą ich kolejną produkcją i tym, co Clay robi aktualnie. Więc raczej takie mniejsze studio, Clayo? Clayo, no. Lubię Clay. Clay jest fajny. Więc raczej takie małe studia, które robią takie eksperymentalne rzeczy, które robią takie rzeczy, taki bardzo prosty design, że obcinają wszystko, co jest zbędne i starają się znaleźć taką samą esencję z tej gry. I no, tak samo zresztą Pop robi, co nie? Trochę z drugiej strony. Ale wiecie, do niego... co by zrobił Kowal? Kowal by zrobił Pong 2. Coś takiego, Tetris. Idę w Tetris, ale Pong 2 też. Dokładnie takie nie, ja wymyśliłem, Tetris, jak byłem w Paryżu i miałem 9 lat, nie, 3 lata, 3,5. Gratuluję, Dominik. Możesz pozwać tego Rosjanina i będą swoje pieniądze. On dostał tylko komputer od Związku Radzieckiego, więc jest o co się bić. Ale ten komputer może już jest zabytkowy dzisiaj. Tak. Dominik, a ty? Ja mam odpowiedź, która nikogo nie zdziwi. I nie będę takim dysterem, bo chciałbym tworzyć gry niezależne. I moją pierwszą myślą to jest Obsidian. Jak taka propozycja jest mi rzucana i takie pytanie pod rozważenie, bo po pierwsze, od kiedy gram w ich gry, oni robią gry, które wydaje mi się, że ich podejście do robienia gier i to, na co stawiają najbardziej nacisk, jest całkowicie zbieżne z tym, co dla mnie jest najważniejsze, czyli jest to writing, po polsku mówiąc scenopisarstwo, scenariusze, czyli to, że ja mam autentycznie, nie mam żadnego innego studia, nie znam żadnego innego studia, którego uruchamiając grę, wiedziałbym na wstępie, że ja uwierzę w świat, który to studio wykreowało. A Obsidian zawsze to było coś, co dla mnie, ich gry zawsze dostarczały. To, że tam postacie są napisane w taki sposób, że to ja nawet, mi jest to trudno, być może też dlatego chciałbym tam pracować, bo ja bym musiał się dowiedzieć, jak to oni robią. Jakby co, jaki jest ich sekret, że jakiś sposób taki, w który te postacie... Ja autentycznie, jak gram w Pillars of Eternity 1-2, jak gram w Fallouta New Vegas, tam człowiek mówi do mnie trzy zdania i ja od razu wierzę, że to jest prawdziwa osoba. I ja chcę przeżywać z nim przygody, ja się przyjmuję jego losami i to bardzo szybko... A to jest coś, co jest zawsze dla mnie takim kluczowym elementem wciągnięcia się w historię w grze, żebym ja wierzył w postacie i w ich prawdziwość, autentyczność. Iga, co chcesz powiedzieć chyba? Czy będziesz grał w Grounded, bo zaraz się zaczyna Open Beta? Niestety nie będę grał w Grounded, bo to jest gra... Ja nie wiem, czy Obsidian ją robi. Mam nadzieję, że... Oni ją bardzo Obsidianie... chcieli zrobić. Tak? Okej.
No ale to jest chyba troszkę inny, trochę inna mańka trochę, nie? Bo to jest taki akcyjniak bardziej. To jest taki, taki trochę Battle Royale. Drużynowy. Ja mówię o takim Obsidianie dotychczasowym, który jednak głównie robił gry RPG, nie? I mnie interesuje to ich podejście do kreacji świata i kreacji bohaterów i jak oni potrafią taką dozę autentyzmu i takiego życia tchnąć w te swoje światy, które często są technicznie, to też jest niesamowite, bo ich gry przez lata ciągnęło się z nimi takie odium gier technicznie niedomagających, że one graficznie nie do końca były super, że one miały bugi, że one miały mnóstwo problemów. A jednak coś takiego zawsze było, że chciało się być w tym świecie. Właśnie to Alpha Protocol, o którym często wspominam. Gra, która ma mnóstwo problemów, która... To jest gra, teoretycznie RPG akcji, w którym akcja kompletnie nie działa. Ale grasz w to i jesteś zainteresowany tym. I ten świat cię trzyma i jakby chwyta ciebie. I masz takie rzeczy, że cię interesuje, co tam się wydarzy. I chcesz wiedzieć, co z tymi ludźmi będzie i jakby co ich spotka. I to jest dla mnie niezwykłe. Dobra, ale bo super są wasze odpowiedzi, ale trochę unikacie, bo tu chodzi też o odpowiedź nad jaką konkretnie grą. I Iga powiedziała Return of the Obra Dinn, a wy wymieniliście tylko studia, a mi chodzi o też konkretne gry, nad którą byście chcieli grać. Pilars of Eternity 3. Autentycznie chciałbym widzieć pracę i pracować nad Slay the Spire i Into the Breach. Jakby to są takie tematy, które tak mnie kręcą jakby technicznie. Ja zawsze jestem fanem, bo jeszcze na przykład studiowałem dziennikarstwo i tam mnie tak uczyli, że na przykład piszesz tekst na 2000 znaków, to obetnij go do 1000 znaków, obetnij go do 500 znaków, a na końcu obetnij go do zdania. I uważam, że to w tworzeniu kultury czasem jest dużo bardziej ważniejsze niż to, żeby te 2000 znaków wypluć. To jest właśnie znaleźć tą esencję z tego, co robisz i wtedy tylko naprawdę zrobisz wielkie dzieło. I uważam, że te studia takie rzeczy robią i potrafią zrobić. Into the Breach jest absolutnie fascynujące, zresztą FTL, i jakby chciałbym widzieć, jak zapadał proces designowy, przez jakie oni rzeczy przechodzili i co tam się działo, że doszli do tego, gdzie są, i dlatego chciałbym bardzo pracować nad tymi grami, żeby widzieć krok po kroku, co tam się działo, jak zapadały te decyzje, co testowali i jaką drogę dochodzili do tego, co na końcu stworzyli. Ja bym chciała widzieć gazetę pisaną przez Kowala, gdzie są po prostu pojedyncze zdania tam. Odbyły się wybory. Ale wiesz, że tak trochę jest. Jak piszesz cokolwiek, ja to wiem, ale chodzi na końcu po prostu te akapity masz, są do odcięcia w gazecie. Tak, ale masz prostu całą gazetę i każdy artykuł to jest jedno zdanie. No, ale to by nawet była lepsza gazeta niż taka, jaka jest, no bo w gazecie tak często masz, że te dolne akapity są do odcięcia. One tak są tam. No tak, tak, tak. Ja się zgadzam. Ja się zgadzam z Kowalem, że ja nie jestem akurat fanem Into the Breach, nie weszło mi ta gra zupełnie, ale Slay the Spire trochę lubię, być może mówiłem, i ta gra jest tak, ona jest tak przemyślanie zaprojektowana, że też tak, że rozumiem to, jak interesujące musiałoby być poznanie jakby szczegółów pracy nad nią. A w swoją drogą, ja nie... Tomek, ty w końcu grałeś w Slay the Spire, czy nie? Nie, jeszcze nie. No kur... Ja się zastanawiam, bo wiesz co, bo na tą grę można spojrzeć jako na grę taktyczną tak naprawdę. To, że tam karty są jakby tą no warstwą... No można, ale są karty. Nie daj się, Tomek, nie daj się wciągnąć. Są tylko tą taką warstwą, wiesz, wizualną, natomiast to jest gra taktyczna tak naprawdę. Domek, a ty w Obsidianie? Pillars of Eternity 3, bo jeżeli mogę coś zrobić, żeby powstało Pillars of Eternity 3, to robię to. I to jest moja odpowiedź. No nie, ja nie jestem, ja jestem chyba najdalej z was wszystkich w swojej pracy zawodowej od bezpośredniego tworzenia gier. Jakby nie czuję się mocny tutaj, że ani nie pisałem do żadnej gry, ani nie projektowałem żadnej gry. Więc to jest takie to abstrakcyjne pytanie dla mnie, więc nie jestem w stanie tak elokwentnie odpowiedzieć jak Michał Kowal, czy jak ty. Dlaczego nad tą konkretną grą? Więc no ja mówię Pillars of Eternity 3, bo uwielbiam Pillarsy i to jest właściwie jedyna odpowiedź, jaką mogę udzielić, jaką jestem w stanie udzielić. Ja bym chciał pracować w tak samo zresztą jak większość z nas w małym studiu. Absolutnie nie chciałbym pójść do korporacji growej, bo byłem już w trzech korporacjach i podejrzewam, że tworzenie gry w korporacji nie różni się bardzo od pracy w korporacji. I chciałbym pójść do Supergiant Games i robić z nimi konkretną grę, czyli Pyre. Nie tylko dlatego, że to jest fenomenalna gra pod względem narracyjnym, pod względem pisarskim i w ogóle też pod względem gameplayowym, że to jest taka gra, o której ja trochę zawsze marzyłem, że to jest taka gra, w której możesz przegrywać i to nie jest przegrywanie, tylko to jest kształtowanie twojej historii, co najwyżej masz
później 20 godzin gry, w której po prostu przegrałeś wszystkie mecze i ta gra na to zareaguje i stworzyć taką historię, że przegrałeś wszystkie mecze. Ale do tego bardzo bym chciał pracować nad Pyre, bo oni byli w mega dobrej sytuacji, jak robi Pyre. Bo najpierw wydali Bastion, który odniósł gigantyczny sukces, później wydali Transistor, który ich tam utwierdził, tak jakby utwierdził ich, utrwalił ich pozycję na rynku i też bardzo dobrze się sprzedawał. I oni praktycznie, jak siadali do Pyre, to mogli stworzyć cokolwiek i co więcej, jakby stworzyli cokolwiek, bo to jest tak szalony jest pomysł na tą grę i to, co się w niej dzieje. Książka, ale koszykówka. Tak. I tak, i bardzo bym chciał, a do tego jeszcze oglądałem z nimi te wszystkie filmiki na Noclipie i ten, i to się wydają wszystko bardzo sympatyczni ludzie, bardzo fajny zespół, taki, z którym by fajnie było usiąść. Greg Kasavin, w ogóle serduszko. Dominik, nie wiem, jesteśmy typa. Na Messengerze. nie korzystaj z emoji. Mniej niż trzy. A propos tej odpowiedzi jeszcze, ona się nawet nie tyle, że tej, którą udzieliłeś, bo ja tak się zastanawiałem, mam takiego Jokera, bo jest... Jokera takiego miałem w głowie, czy nie powiedzieć. Ja bym, kurna, chciał pracować z Kojimą, tylko po to, żeby zobaczyć jak i dlaczego w pewnym momencie, co nie? Mam takie... Dlaczego? Ja bym się poświęcił nawet kilka lat i tak trochę z kamerą wśród zwierząt bardziej bym to takie prowadził obserwacje, żeby jakiś taki dokument uczestniczący zrobić i... Wiesz co, ja ci powiem jak? Tak, że... Dlaczego? I kto mu daje pieniądze? W ogóle jak to powstaje? Znaczy, tyle pytań. Absolutnie nie znam Kojimy Sana. Być może to jest cudowna istota ludzka. Ale moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że raczej nie chciałbym pracować z takim człowiekiem. Nie chciałbym pracować z wizjonerem, który kontroluje każdy aspekt produkcji. Bo wydaje mi się, że... praca z Kojimą to jest trochę praca z dyktatorem. Nie mówię, że on ma jakieś, nie wiem, na przykład złe metody pracy, że on coś wymusza, mobbinguje albo coś, ale podejrzewam, że on wymaga od swoich pracowników, że jego wizja ma być realizowana w 100%. Jakby, że wszystko ma być tak, jak on widzi, myśli, wiesz, zaplanował i tak dalej. I no nie wiem, czy to jest najciekawsze w drużynowym tworzeniu dzieła kultury, żeby się całkowicie podporządkować wizji jednej osoby, co nie? No, zgadzam się. Szczególnie, że właśnie jest problem z takimi często dziełami jednej osoby. Że czasem ktoś im nie powie, stary, zahamuj. I to widać i w kinie, i w grach, i no. Że już czas hamować. No dobra, i mamy jeszcze czas na jedno pytanko, więc będzie jeszcze jedno pytanko. Jakiś macie ulubione z tych, co zadałem, czy nie? Wiem, dobra, to jest dobre, bo trwa Pride Month, więc wszyscy tutaj teraz polecamy jedną gierkę z wątkiem LGBT+, w której ten wątek był dla nas najuczciwszy, najciekawszy, najbardziej interesujący, fascynujący. Zaczynamy od Dominika. Gone Home. Ja znowu nie zdziwię nikogo i będzie to Gone Home. Tak. Przede wszystkim dlatego, znaczy to była totalnie moja odpowiedź, tak. Zgadłeś, Tomek. Przede wszystkim dlatego, że to jest gra, w której w ogóle tam jest to z taką empatią pokazane, że tam ty w ogóle nie patrzysz na to jak na związek homoseksualny. Tam to jakby w ogóle to jest tak naturalne i tak normalne i to jest przedstawiane w sposób tak zwyczajny i tak jakby tak zrozumiały dla każdego i z którym się tak łatwo identyfikować, że wydaje mi się, że jeżeli, no nie wiem, ja jakby nie jestem z tego środowiska i nie chcę też jakby, wiecie, jakby mówić jakie on ma problemy, bo nie wiem, ja tych problemów nigdy nie przeżyłem. Ale wydaje mi się, że takie poczucie bycia po prostu człowiekiem, który po prostu kogoś kocha, bo kochanie kogoś, jak się ma 15 lat, jest czymś zupełnie normalnym, co każdy przeżył, mając 15 lat. I że nie musimy o tym rozmawiać, czy zastanawiać się, czy to jest właściwe i czy się na to godzimy i czy nasze przepisy się na to godzą i czy świat się na to godzi i czy jesteśmy na to gotowi. Nie, po prostu ja kocham tego człowieka i ten człowiek kocha mnie i to jest wszystko, czego potrzeba i to jest taka gra, w którą grając i w której odbierasz tą historię, tylko o tym myślisz i nie myślisz jakie płcie mają ci ludzie i jakie są społeczne uwarunkowania tego
co ci ludzie robią i jakie jest ustawodawstwo, i czy ustawodawstwo jest przygotowane na to, co ci ludzie robią, i czy świat jest przygotowany na to, i co myśli o tym twoja mama i twoja babcia i jej stryjek. Nie, po prostu tam jest miłość i to jest piękne w tej grze i za to ją cenię. Ja liczyłem na pytanie numer C, na się literkę C, ale jeżeli jesteśmy tutaj, to ja się podpisuję tylko pod Dominikiem i też mi ciężko coś innego powiedzieć. Natomiast proponowałbym wam takie wyzwanie 10 odcinków bez mówienia o Gone Home, co nie? I zobaczyć, czy się da. Takie tylko ja tam... Ja bym chciała powiedzieć, że to, co powiedział Dominik, było bardzo ładne, ale moim zdaniem nie ogranicza się tylko do osób, które mają 15 lat. Tak nie, no jasne, powiedzieć. Ale... Jasne, masz rację, ale jakby w tej grze, masz rację oczywiście, ale ta gra mówi o takich osobach, więc o to mi też chodziło. Znaczy tak, no to jest nastoletnia miłość, tak jakby tak, tylko że to co powiedziałeś rozciągnęłabym po prostu na całe życie wszystkich osób. To jest ja sobie taki... zapisałam Gone Home, ale zrobiłam całą listę, więc mogę dać wam powiedzieć, bo myślę, że będę jeszcze skreślać z niej. Tomek, co masz? Nie, Tomek, bo co przygotowałeś? Ja nie mam gry, którą więc... Którą pozycję z mojej listy? Ja nie mam gry, więc prawie na pewno nie wykreślisz nic ze swojej listy. Bo ja mam film, ja mam Moonlight film, który jest opowieścią o takim osiedlowym bandycie trochę. Takim gangsterze, czarnoskórym gangsterze, który później jakby, bo to jest taka historia o jego życiu, w trzech epizodach opowiedziana. I on, na początku widzimy go jako dziecko, później widzimy go jako nastolatka, a na końcu jakby widzimy, że... To jest dobry film. Tak, i na końcu widzimy, że on wyrasta właśnie na takiego bardzo stereotypowego amerykańskiego gangsta z takimi złotymi zębami, z taką nakładką na zęby, wytatuowanego całego, taki będący, cały on jest swoją pozą jakby, co nie? Taką, i to właśnie taką bardzo stereotypową, wziętą z takiego najbardziej maczystowskiego rapu, takiego stereotypu groźnego czarnego mężczyzny, nie? On jest jeszcze wielki, tak, umięśniony, wyrzeźbiony, tak, taki zadbany, tak. No ale dzięki temu, że najpierw oglądamy dwa poprzednie epizody z jego życia, to widzimy, że on doszedł do tego momentu w swoim życiu, dlatego że on przez całe życie był raniony i bał się, że dalej będzie raniony, dlatego że jest gejem. I jakby właśnie, że go spotkało olbrzymia krzywda go spotkała, jakby... no i on później jakby... Jest taka scena, jak on spotyka taką swoją miłość z przeszłości, z którym, takiego chłopaka, z którym się nie widział od czasów liceum. I jakby ten chłopak jest mu bardzo przychylny dzisiaj, co nie? Jakby w tym jego dorosłym życiu. Jest taki zainteresowany nim autentycznie, co nie? Tylko że on go właśnie skrzywdził kiedyś. On go kiedyś skrzywdził i jak ten wielki facet, taki groźny, jakby nagle w ogóle zupełnie się rozpada cała ta jego kreacja przed widzem i sobie zdajesz sprawę, jak bardzo to jest trudne dla niego, żeby on był sobą w społeczeństwie, które my zbudowaliśmy, co nie? I które narzuca właśnie mu takie, a nie inne role społeczne i jak bardzo on skrzywdził sam siebie, żeby nie dać się skrzywdzić przez innych, co nie? To jest autentycznie, ja bardzo rzadko się tak realnie wzruszam, tak żeby mnie coś dotknęło do żywego w fikcji, a to był taki moment, że myślałem, że się poryczę w kinie i w ogóle uwielbiam ten film. To jest przepiękny film, taki właśnie, taki film, który pokazuje ci perspektywę na zupełnie innego człowieka, przynajmniej tak zupełnie innego niż ja jestem, bo jestem biały i heteroseksualny, a tutaj nagle widzę właśnie tego wielkiego, czarnego, groźnego faceta, który jest gejem i myślę sobie, ja pierdzielę, jaki to jest tak cudowna istota ludzka, jak ja bym chciał go po prostu przytulić i powiedzieć mu, że nasze społeczeństwo jest chujowe i przepraszam, że ono jest chujowe i że twoje życie powinno się potoczyć inaczej, co nie? I bo tak, bardzo polecam ten film. On dostał w ogóle Oscara za najlepszy film w swoim roku, w 2016 bodajże. W ogóle bardzo lubię, jak dzieła, które poruszają gdzieś ten temat LGBT, do niego się odnoszą, gdzie on jest naturalny, gdzie jakby on nie staje się istotą rzeczy, gdzie on jest po prostu taki, że widzisz te postaci, bo jednak jest taki nurt teraz, że duże studia filmowe chcą się podłączyć, więc one tam powiedzą, a teraz ta bohaterka jest lesbijką, tutaj ten jest gejem, co nie ma żadnego na przykład znaczenia dla historii, poza tym, żeby gdzieś tam się podczepić pod coś. I dzisiaj jeszcze do tego mamy tych naszych, wiesz, tam cały ten nurt prawacki, który tak sobie rośnie w siłę i tam robi takie, o, bo tutaj coś się wydarzyło, tam coś. I trochę ciężko czasami wręcz w popkulturze takiej masowej dobrze ten wątek uchwycić, żeby właśnie on był naturalny i siedział. I rzadko się to udaje, w grach bardzo rzadko,
ale to może... W Gornholm się udało. Udał się, świetnie się udał. Ale też tak właśnie szukam filmu takiego typowego takiego typowego blockbustera jakiegoś, w którym ten wątek by istniał i był taki gdzieś na boku, Scott ale nie byłby Pilgrim versus the World. O, tak. To jest dobry przykład, na przykład, no. I również masz genialną super. Absolutnie postać geja w The Wire. I też postać lesbijki w The Wire jest też genialna. Tak, zdecydowanie, ale The Wire cały jest genialny i wszystko, co zawiera, jest genialne, więc... Więc tutaj też się mieści. Natomiast jest dużo takich filmów, które łapią się i trochę taką budują złą twarz, bym powiedział temu wszystkiemu, bo jest taki, wiesz, taki na siłę. A teraz zróbmy, że ten bohater jest gejem, to na pewno jeszcze dostaniemy kilka tam oczek popularności. I co niekoniecznie w ogóle, wiesz, łączy się w jakikolwiek sposób z fabułą, historią. Fajnie właśnie, kiedy to jest takie naturalne, albo gdzieś w tle, albo wręcz naturalne, albo jest osią opowieści, ale wtedy właśnie widzimy normalnych ludzi, a nie po prostu osobę, która jest gejem, bo ma być gejem w tej historii, bo tak. Bo marketing nam powiedział, że to teraz fajnie wyjdzie. Iga? No ja mówię, ja zrobiłam całą listę, bo przygotowałam się, że będę mówić ostatnia i po prostu wiedziałam, że będę odhaczać. Mam na niej nawet, o dziwo, Fallouta 4. Gdzie jest wątek, on nie jest, to nie jest dobrze zrobiony wątek, to nawet nie jest jakiś mega ciekawy wątek, ale tam jest ten... W sumie to nawet nie wiem, że jest wątek, nie nazwałam go. Nie, to jest wątek, ale... to jest wątek. Jeden z twoich kompanionów, typ z Bractwa Stali, którzy nienawidzą androidów, co jest a big thing rasistowskim w jakby Falloutie 4 i to po stronie której z frakcji, która się w jakiś sposób opowiada za androidami, musisz stanąć. To jeden właśnie z Bractwa Stali, który jest w stanie być twoim kompanionem, w jego wątku możesz jakby postarać się z nim nawiązać więź romantyczną. Jeżeli grasz kobietą, on powie ci, że nie jest zainteresowany, ale co więcej, okazuje się też, czy są spoilery Fallouta 4 w misjach kompaniońskich, mogę powiedzieć, czy nie? Może spoilery? Ta gra ma fabułę? Ma. Niestety ma. Ja to wspominam okazuje jako takie 80 godzin na kraku. Ja w ogóle nie wiem, co tam się działo w tej grze. W każdym razie okazuje się też, że on jest androidem, więc on ma w ogóle... On jest bardzo skonfundowaną postacią, która jest napisana w taki, a nie inny sposób, bo Bethesda nie za bardzo potrafi pisać, ale nikim jeszcze o tym nie powiedział wewnętrznie w studio, więc jeszcze o tym nie wiedzą. Ale ja bym powiedziała Red Strings Club. Tak, dlatego, też że ten myślałem. Wątek w ogóle nie wybija się super mocno na pierwszy plan, chociaż w momentach, kiedy ma być podkreślony, jest podkreślony. Michał Kowal, bardzo... przepraszam. Jeszcze wyzwanie polegające na niemówieniu o Gone Home przez 10 odcinków to jest nic, ale wyzwanie, które polegałoby, że mamy przez 10 odcinków nie mówić o Red Strings Club, to w ogóle był już level hard. To prawda, trzy gry, to i ten jeszcze, jejku, jak on się nazywa. Wypadł mi z głowy, najlepsza gra zeszłego roku. Disco Elysium, no, te trzy gry. To się tak. Nie da. Nie da się zrobić podcastu o grach bez Disco Elysium. I specjalnie dla Igi jeszcze bez Doom. To cztery. Dobra. A mam jeszcze wpisane tutaj to If Found, o którym ostatnio mówiliśmy. Mam Outer Worlds, jako że Pravati tam jest aseksualna. A to jest w ogóle rzecz, która jest bardzo niedowieziona w kulturze. Ona się zaczyna być dowożona, natomiast nie jest. Nie jestem pewna, czy w Outer Worlds ten wątek jest jakoś mega dobrze zainsynuowany, dlatego że w pewnym momencie tam się pojawia kwestia wyleczenia się ze seksualności, ale to tam inna sprawa. Ale mam też wpisane jako dzieło kultury Adventure Time. Gdzie jest wątek Princess Bubblegum i Marceline? I uważam, że to jest ważne, że takie wątki w ogóle pojawiają się w tego typu produkcjach. Powinno być ich znacznie więcej. To, że jeszcze jest, nie ma... Ja mam ponad 30 lat, a te wątki nie są normą w produkcjach. To jest po prostu jakaś bardzo dziwna rzecz. Mam wrażenie, wątki, słuchajcie, Iga ma już ponad 30 lat. Jak wy wątki możecie jeszcze nie być normalnym? Ja mam realnie wrażenie, że te takie kreskówki, które ja oglądałam na Cartoon Network, jak ja dorastałam, często mówiły o poważniejszych problemach i miały odważniejsze postacie niż są teraz, kiedy te postacie tak naprawdę mają być tak różnorodne, że zaraz tam po prostu się obstramy. Ale jest to prawda, Iga, że ja uwielbiam Outer Worlds, uwielbiam Obsidian, jak już mówiłem, i uwielbiam Parvati, ale tak totalnie i też taki niesmak to pozostawiło w moich ustach, że ostatecznie konkluzja jej wątku jest taka, że
jeżeli pozna właściwą osobę, to może przestać być seksualna. Nie, tam, było jest takie... ogóle, tam jest dosłownie taki dialog, on mi się w ogóle bardzo wmurował w pamięć, że ona się zastanawia z osobą, którą ty jakby pomagasz jej lepiej poznać i z nią mówisz na randkę, że to może być trudne, natomiast tamta osoba jest cierpliwa i stwierdziła, że zaczną może od faktu, że ona będzie czasami masować jej ramiona i wydaje mi się, że może mi się to spodobać. I tak siedzisz i okej, okay, to czemu rozmawialiśmy przez cały ten czas o czymś, co było ważne i realnie jako trochę osoba tak. nieaseksualna byłem troszkę... w stanie w jakiś sposób oddziaływać z tobą i się nad tym zastanawiać, tak, a teraz mi tak. mówisz, że to po prostu jest a passing phase? Tak, no trochę niestety masz rację. Wszystko da się wyleczyć, tylko heterosexualizm tak. jest normalny. Ale też zgadzam, ale też zgadzam się, że... My jako tak podcast to... niezatapialni nie podzielamy tej opinii Michała Kowala. Michał Kowal jako Michał Kowala sam jej nie podziela. Jeżeli kiedykolwiek, nie wiem, to się najprawdopodobniej nie zdarzy, będę w ciąży i ktoś się mnie zapyta, czy chłopak, czy dziewczynka, to powiem, że dla mnie to nie jest ważne, żeby tylko nie był hetero. No dobra, chcecie, mamy jeszcze czas na jedno pytanko? Jeszcze wrzucić jedno pytanko na koniec, czy już kończymy? Pytanie C. Pytanie C, dobrze. Specjalnie... W ogóle, Tomek, nie możesz numerować pytań literkami z numerkami, bo ja mam pokreśloną całą listę w dół i wszerz po prostu, bo nie potrafiłam napisać A, jak napisałam A, to już potem napisałam A1, potem napisałam A2, nie było A2, to było B. I już po prostu w ogóle najgorzej. W ogóle Tomek jest dobrze zorganizowany, faktycznie, są nawet pytania A1 i B1. No. Czy macie jakiś utwór popkultury, który trafia za blisko waszego serduszka i za każdym razem jak go oglądacie, albo doświadczacie, albo gracie, to czujecie, że rozszerpuje wasze wnętrzności? Jaki to jest utwór i dlaczego? Michał, skoro jesteś taki entuzjastyczny do tego pytania, go! Dobra, nie masz wymienione, to ja pójdę łatwą odpowiedzią akurat i muzyka. Ewangelion. Tak, się o tym zastanawiałem. Słucham? Ewangelion, na pewno. Tomek, mówiłem na początku, że szanuję twoje polecenia, ale Ewangeliona nie dałem rady, niestety. Do końca obejrzeć. Wiele straciłem. Weźcie, usuńcie go z tego spotkania. Po raz kolejny zostanę usunięty. Natomiast mam coś takiego... Ja rzadko kiedy powtarzam dzieła popkultury. To jest takie... Bardzo rzadko oglądam filmy ponownie, bardzo rzadko czytam książki ponownie. Natomiast jeżeli... Coś takiego, co na mnie oddziaływuje, to jest muzyka, bo i to głównie muzyka, której gdzieś słuchałem, tak podejrzewam, bo się nad tym pytaniem zastanawiałem, w ciągu 5 lat może mojego życia, gdzieś tam między rokiem, pod koniec lat 90. i początkiem 2000, to jest pewnie taki, to dla mnie wiek, kiedy wychodzę, kiedy już byłem nastolatkiem, starszym nastolatkiem i to gdzieś ukształtowało mnie jako człowieka, podejrzewam. I to są takie albumy, które były no, blockbusterami płytowymi w tym czasie, no bo tak Nirvana, Unplugged, tam Nevermind, w Polsce to akurat Tata Kazika i Tata Dillera, Californication, Killing in the Name, The Doors. I jest taka jedna płyta bardzo szczególna akurat z tego okresu, to jest też ostatnio chyba wspominaliście zresztą o Offspringu i to jest Offspring Americana i jakby na się to jest Offspring i może nie najlepsza płyta Offspringa, na się ci, którzy słuchają mogą jedna z najlepszych płyt Offspringa. No się zależy, właśnie zależy od tego podejść, bo ona jest taka bardzo mocno już popowa, tak? To nie jest już Smash, to nie jest X-Axis The Homebrew. O mój Boże, punk kalifornijski ale... zrobił się pop. Tak, dokładnie. Natomiast jakby otwarcie tej płyty, jak ja chcę się wstawić w pewien nastrój, jak ja sobie puszczę tą płytę i tam się zaczyna od Have You Ever, które zaraz potem jest następowane... Nie, zaczyna się od Welcome to Americana, please make your selection, followed by the pound sign. Kiedy zaczyna grać jest Have You Ever, które ma potem taki fajny bridge na końcu tego kawałka i potem przechodzi na Staring at the Sun. Autentycznie to są uczucia, ja wtedy przeżywam, to jest tak we mnie już wpisany ten utwór. Ja tego słuchałem kiedyś tak raz za razem praktycznie, to leciało cały czas. To jest tak we mnie wpisane, jak ja potrzebuję energii, potrzebuję się doładować, potrzebuję tak sam w siebie wierzyć, że mogę góry przenosić. Autentycznie po prostu otwarcie tej płyty to jest coś, co... daje mi moc, że czuję się jak superbohater praktycznie, który może osiągnąć wszystko. Niesamowite i czuję chyba coś taką myśl można chyba tylko sobie wyrobić z muzyką, przynajmniej ja mogę. Ciężej mi znaleźć coś takiego z popkulturą. Natomiast jak bardzo jeszcze szukałem gdzieś tego, grzebałem w popkulturze, żeby znaleźć, grzebałem w grach, to znowu ta systemowość wychodzi, którą ja tak lubię w grach i jakbym miał takiego szukać wrażenia w grze, to jest Cywilizacja i zawsze rozpoczynanie gry w Cywilizacji, kiedy jeszcze nie wiesz,
co tam znajdziesz, kiedy nie wiesz jeszcze, gdzie jesteś ułożony, kiedy nie wiesz, kto będzie twoim sąsiadem, jak będzie wyglądało twoje imperium, taka otwierająca rundy cywilizację. No i ewentualnie odpalenie kombo w Slay the Spire. To są takie rzeczy, które zawsze po prostu rozwalają mnie, jakby tak dają mi takiego kopa za każdym razem, jakbym to powtarzał nawet 500 raz. W ogóle Slay the Spire to jest taka gra, o której może jeszcze mało mówiliśmy, więc chciałbym napomknąć o niej, że to jest gra zaprojektowana po prostu, bo jakby to jest gra zaprojektowana przez ludzi, którzy grają w karcianki, którzy rozumieją karcianki, którzy wiedzą, że największą frajdą w graniu w karciankę jest stworzenie takiej kombinacji, takiej talii, takiego pomysłu na grę, że dominujesz, że nagle przechodzisz jak walec przez kolejnych przeciwników. I to jest gra totalnie zaprojektowana tak, że od czasu do czasu ci się to udaje. To jest roguelike i od czasu do czasu udaje ci się zrobić takie połączenie kart, taką strategię obmyślić, że czujesz się po prostu totalny dominator. Tam idziesz, jak wiecie, jak grecki heros po prostu się przebija przez tych wrogów. I to jest niesamowite uczucie. Dobrze, a odpowiedź na pytanie, Dominiku? Ja mam odpowiedź na pytanie, które nikogo nie zdziwi. Jest to Sing Street film, który do teraz, widziałem go autentycznie tydzień temu, po raz nie wiem, 12. To jest film, który na mnie działa za każdym razem i trudno mi jest powiedzieć z jakiego powodu, jakby mi się w tym filmie, on jest taki, że nawet mi jest trudno uchwycić jakąś jedną konkretną rzecz czy cechę. On jest całościowo dla mnie taką kompletną, taką bardzo fizyczną radością. Ja się uśmiecham wewnętrznie, jak go oglądam. On na poziomie, tak jak Kowal mówił o ścieżce dźwięku, o tym, o Amerykanie, o muzyce, to ten film na poziomie muzyki i muzyki oryginalnej, która jest napisana do tego filmu, i też muzyki licencjonowanej, która jest wykorzystywana w tym filmie, to jest wszystko tak idealne, że ja się cieszę słuchając muzyki z tego filmu, ja się cieszę patrząc na to, co się dzieje w tym filmie, ja się cieszę obserwując reakcję, taką dynamikę rodziny, która jest w tym filmie pokazana, i taką dynamikę braterstwa. To jest takie braterstwo, że jak słyszysz słowo braterstwo, to jest koncept w ogóle. Ten film wizualizuje koncept braterstwa w ogóle. Więc jakby masz w ogóle, nie wiem, ideał w ogóle braterstwa zaprezentowany i patrzysz w ogóle na taki w ogóle archetyp, taki wiesz, złoty graal w ogóle braterstwa i myślisz sobie, okej, to jest ładne. Kurwa, to jest ładne, to jest... Ja pieprzę, nie? Więc no nie wiem co, trudno mi jest nawet tak krytycznie spojrzeć na ten film i powiedzieć, bo to jest dosyć niepozorny taki i dosyć, no nie wiem, taki jakby tylko rozebrać na kawałki jak specjalista. To jest taka dosyć stereotypowa historia, jakby tam nie ma nic oryginalnego, ale on jest zrealizowany w taki sposób, zagrany w taki sposób, opowiedziany w taki sposób, że no mnie to porusza do głębi za każdym razem. Ja się wzruszam, jak oni siedzą, tam jest ta scena, jak on z tą swoją ukochaną, są na wyspie i ja tak to kocham, jak oni się całują pierwszy raz i widać taki nastoletni entuzjazm pierwszego pocałunku dwójki ludzi. I ona zaczyna jeść jakieś tam sucharki, a on chce ją całować znowu. A ona mówi, że nie, bo jeszcze żuje te sucharki, więc jeszcze nie. I więc on czeka, aż ona je przeżuje, ona je przełyka. I on pyta, czy ja mogę. I ona tak, teraz tak. I to jest takie piękne w ogóle, że no mówię, ja się nie mogę nie uśmiechać z tego filmu. Iga. Ja jeszcze chcę was zapytać, w jaki sposób, bo wy powiedzieliście o bardzo takich jakby dobrych doświadczeniach. Tak, właśnie. Ja przeczytam pytanie. Gdzie jest napisane... Czy macie jakiś utwór popkultury, który trafia za blisko waszego serduszka i za każdym razem, jak go oglądacie, czujecie, że szarpuje wasze wnętrzności? Bo ja na przykład zapisałam sobie rzeczy, które są raczej przykrym doświadczeniem. Też właśnie chciałem powiedzieć o tym, że trochę chyba się chłopacy minęli. Zwłaszcza jak zasugerowałem... Pytanie ma za dużo wyrazów. Ja byłem zadowolony, ja od razu w ogóle jak zadałem to pytanie, zasugerowałem, że chodzi mi o odpowiedź styl Ewangeliona, więc mogliście się nakierować trochę tym. Bo ja sobie rozpisałam... Ja to zrozumiałem raczej tak, że po prostu, że czuję jakąś taką bardzo bliską więź emocjonalną, niekoniecznie... Rozszarpuję wnętrzności. Ale pozytywnie! No tak, ale czuję się taki, że mi grzebie. Okay. Potem tobie ciepło, jak masz rozszarpane wnętrzności. Ja sobie wypisałam tutaj...
cztery rzeczy. Raczej przykre dla mnie. Pierwszy to jest grobowiec świetlików i nie chcę wchodzić dlaczego. To jest po prostu... To jest szalenie smutna rzecz. Taka rozpaczliwie smutna, bym powiedziała. Taka naprawdę trzeba już chyba za groszem patii nie mieć, żeby się smutno nie zrobiło w jakimkolwiek momencie, jak się to ogląda. Druga rzecz to jest taki obraz marności jakby ludzkiej i tego, jak szybko jesteśmy w stanie stracić kulturę, technologię i wszystko wobec tragedii, którą sami sobie na łeb jakby spuściliśmy. I to jest brytyjskie The Day After Tomorrow. Szczególnie scena z rodziną, ze starszą kobietą, która jest zamknięta w piwnicy i to jest po prostu coś, o czym ja myślę za często i nie mogę przez to spać. Scena z Easy Ridera, gdzie biją ich, kiedy oni śpią koło ogniska. I po prostu za każdym razem, kiedy to widzę, to jest takie gigantyczne poczucie niesprawiedliwości społecznej i tego, jak niepostępowość prowadzi po prostu do strasznych rzeczy, które zjedzą nas jako ludzkość, jeżeli nie zaczniemy myśleć sercem, a nie jakimiś podziałami i kategorią my i obcy. I teraz scena, to jest jedna scena i tutaj pewnie Tomek się z tobą nie zgodzi, ale dla mnie to jest najgorsza scena w filmie, bo książki nie czytałam. To jest Of Mice and Men, Myszy i Ludzie. Tak. Tam jest taka postać, on się chyba nazywa Candy. To jest taki robol, który ma starego psa. I ten pies nic nikomu nie robi, tak samo jak ten Candy. To jest stary człowiek, który ma bardzo starego psa. I on w pewnym momencie przychodzi do jakiejś obory, stajni, czy cokolwiek, z tym psem. I jeden z tych typów mówi, ten twój pies jest bardzo stary i już śmierdzi. I on mówi, no jest stary. I on mówi, nie chciałbyś nowego psa, ten pies jest stary. I on mówi, nie, mam go już tyle lat, no i tam to jest w porządku pies. I oni od słowa do słowa przechodzą, bo wiesz co, ja to w sumie, jeżeli chcesz, to mogę go teraz pójść zestrzelić. I ten typ w pewnym momencie, jak oni już tak gadają, to on się na to godzi, ale nie dlatego, że on tego chciał, nie dlatego, że on to uważa za dobre, tylko dlatego, że to nie jest szczególnie inteligentny typ, który czuje nacisk po prostu innych ludzi i wie, że powinien się na to zgodzić. I potem jest taka chwila ciszy, jest odgłos strzelby i pisku, i typ się odwraca. I to jest, kurde, scena, która ze mną została po prostu z tego filmu, jak ja pierdziłem. Reszta, moim zdaniem ten film, to jest dramat tej jednej sceny. Ja w ogóle nie jestem w stanie bardziej empatycznie oddziaływać. Musisz go obejrzeć do końca kiedyś, bo tam się jeszcze... Widziałam go do końca i moim zdaniem zakończenie tego filmu i to, co się tam dzieje, nie jest, kurde, tak tragiczne, jak fakt, że ktoś mówi komuś, że jakaś istota, która jest zupełnie... inteligentna w 100% i po prostu kochającego, a jedyne jej przewinieniem jest fakt, że jest stara, musi w tym momencie zginąć dlatego, że jest peer pressure na niego. No Jesus kurwa Christ, no przepraszam. Znaczy ja cię rozumiem, to jest bardzo dobry film i to jest bardzo ostra scena, mocna, ale tak, jednak zakończenie tego filmu dużo bardziej mnie... To jak nie opowiadaj znowu zakończenia tego filmu. Sponiewierało. Nie. Był taki moment, nie wiem, czy wspomnieliśmy to w podcaście, że w Toruniu po Kopernikonie Tomek, siedzieliśmy w knajpie, jedliśmy obiad i rozmawialiśmy, nie pamiętam jaki był kontekst tej rozmowy, ale Tomek zaczął opowiadać fabułę tego filmu. Ja w tym czasie tam popłakaliśmy, słuchając jak Tomek opowiada to zakończenie. Ja nie chcę tego przeżywać drugi raz. Nie będę o tym opowiadał. Jeszcze w ramach Wielkiej Niesprawiedliwości jest jeszcze scena z Stowarzyszenia Umarłych Poetów na ławkach. I to totalnie. Też jest, to niesprawiedliwość też, w ogóle sceny jest... niesprawiedliwe. Ja nawet nie mam żadnego jakiegoś takiego problemu z oglądaniem jakichś takich scen szczególnej przemocy albo coś takiego, ale coś, co jest jawną niesprawiedliwością wymierzaną przez system, ja mega żałuję, zły, ja mega prostu... żałuję, że nie pomyślałem o tym, bo to była właściwa według Tomka rozumienia tego pytania, odpowiedź na to pytanie z mojej nie strony. Nie było innego rozumienia tego pytania, to było szarpanie w większości. Tomka rozumienia. 50% tego podcastu zazwyczaj to pytanie inaczej, no nieważne. No. Ale tak, ale Stowarzyszenie Umarłych Poetów, ja mówiłem o tym już parę razy, ta scena jak na końcu, jak oni wchodzą na ławki, autentycznie jak naryczę jak bubr, za każdym razem jak widzę tą scenę. I nawet jak ją sobie puszczę bez kontekstu na YouTubie, to się popłaczę teraz, bo już pamiętam. A od tyłu? Nie, od tyłu nie próbowałem. A po niemiecku? Tam nie ma dialogów akurat, więc... Znaczy to ma Captain my Captain. Captain my Captain po niemiecku. A powiedzieć wam, jeszcze tak zostając przy tej scenie z Stowarzyszeniem Umarłych Poetów, jak ja byłem na polonistyce na studiach, to byłem na dwóch specjalizacjach, na filmoznawstwie i na nauczycielstwie. I na nauczycielstwie, na pierwszych zajęciach z pedagogiki bodajże,
tak mi się wydaje, że z pedagogiki. Pani wykładowczyni, bardzo, bardzo mądra kobieta, super w ogóle prowadziła zajęcia, pokazała nam dwie sceny. Jedną to nam pokazała Another Brick in the Wall z filmu The Wall, Pink Floydów, a drugą nam pokazała właśnie tą scenę o Captain My Captain. I ona powiedziała, że to są dwie skrajnie złe, dwa skrajnie złe podejścia do szkoły. Że jedno, co z The Wall, to podejrzewam, że wszyscy rozumiemy dlaczego, a drugie... Nie, czemu? A drugie, że w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, że to jest piękny film, który się pięknie kończy, ale że tam dziecko popełnia samobójstwo. I rolą nauczyciela jest dostrzec, że to dziecko może popełnić samobójstwo i nie rozbudzać takich nadziei w nim, takich ambicji, które mogą doprowadzić do tego, że ono popełni samobójstwo, wiedząc, jakich ono ma rodziców i w jakich się wychowuje w jakby normach społecznych i do czego może doprowadzić to, co on robi. I zdaniem tej mojej wykładowczyni, on był fatalnym nauczycielem. Znaczy, ja to rozumiem i masz rację. Twoja wykładowczyni jest złym człowiekiem? Tak, masz rację w pewnym sensie, ale jakby wiadomo, że też ten film nie powstał jako materiał instruktażowy dla przyszłych nauczycieli, tylko film mający pokazać jakby też pewne problemy społeczne i pewne, nie wiem, takie uczucia, z którymi się mierzyli ludzie i mierzą cały czas. Takiego niezrozumienia, poczucia odrzucenia, poczucia bycia innym, wyjątkowym, znaczy w sensie nieakceptowanym przez społeczeństwo i tego, do czego to ten brak akceptacji może doprowadzić. Więc wydaje mi się, że jako taki spełnił swoją funkcję. Ja bym chciał jeszcze małą eratę w takim razie do mojej odpowiedzi. Jeżeli ma być coś rozszarpującego, to szybko. Generalnie w ogóle filmy Smarzowskiego, one siedzą gdzieś mi za blisko. To są, one mi tak kurna pod skórą lecą. Takie filmy jak Wesele, jak Dom Zły, to są... O Jezu, Wesele to jest straszny film. Te filmy i to nie, są... że to jest straszny na zasadzie takim, tylko tego się nie da oglądać. To trzeba rozchadzać, co trzy sceny trzeba wyjść na spacer, dokładnie zadzwonić tak. Do mamy. Filmy... Smarzowski ma taką estetykę, w ogóle tematy, które on robi, jak on je robi, taka realistyka w tych filmach, wręcz operowanie dialogiem, postacią, wydarzeniami, to jest po prostu, to mi tak leży pod skórą. To są filmy, które za każdym razem po prostu, ja czuję się zmiażdżony, jeżeli oglądam Smarzowskiego. Jak chcę obejrzeć jakiś jego film, a widziałaś Dom Zły? Polecam. Nie chcę nic polecam, jego oglądać. Super, jest nie lepszy. Chcę. Ja się boję właśnie. Nowy film Smarzowskiego, za każdym razem mam takie, dobra, fajnie, wyszedł film, super, będę mógł się poczuć jak małe gówno. Idę to obejrzeć, bardzo chcę się poczuć jak małe gówno, które po prostu, wiesz, płynie w przeręblu i jest super. Nie wiem, czemu ludzie sobie to robią, nie wiem, czemu on kręci filmy, natomiast to jest coś, co tak po prostu gdzieś we mnie uderza za każdym razem jego filmy, to jest, one mi miażdżą. Jedno słowo mam dla was, Róża. I tak, i to jest jeszcze film dziejący się na terenach, z których ja pochodzę i z którymi się dosyć czuję związany, z Warmią i Mazurami. I tak, i jak on nakręcił Różę, to co się tam działo po II wojnie światowej, ten los tych kobiet, które tam były gwałcone masowo. No to jest taki film, po którym w ogóle wyszedłem z kina i absolutnie nie chciałem się odzywać w ogóle do ludzi przez jakieś 2-3 godziny, co nie byłem tak rozjechany. Wołynia nie odważyłem się obejrzeć w ogóle. To jest... po prostu się boję nawet włączyć. Natomiast to jest taki reżyser, to jest niezwykły gość, naprawdę, i te filmy, które on robi, to jest fenomen w pewnym sensie, bo... Ja chcę być człowiekiem, który będzie robić dzieła kultury, których ludzie nie chcą oglądać, bo wiedzą, że są takie dobre. To jest ważne. Ale jednocześnie ludzie to oglądają, to jest taki fenomen Smarzowski, to jest dla mnie po prostu coś niesamowitego. Poza tym jeszcze scena z dawno temu w Ameryce, scena gwałtu, to jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. I tam jest scena, kiedy główny bohater dopuszcza się gwałtu. I to jest taka scena, która mi tak siedzi w głowie, bo z jednej strony mamy głównego bohatera, który gdzieś tam jako protagonista, ale on jest też gangsterem jednak. I on się dopuszcza gwałtu na kobiecie, którą całe życie kochał. I jak oglądasz ten film, masz wrażenie, że gdyby te rzeczy inaczej, gdyby on się starał, gdyby to trochę inaczej się ułożyło, to powinna być scena miłosna w tym momencie. I to jest taka scena, spoko... którą do dzisiaj cały czas mnie wali w pamięci po pysku. To jest spoko scena i bym dużo miał większy szacunek do tej sceny, gdyby nie to, że ten film jakiś czas wcześniej prezentuje inną scenę gwałtu i prezentuje ją w sposób taki bardzo praktycznie, że nie chcę powiedzieć gloryfikujący ten gwałt, ale taki na zasadzie, o tutaj chłopcy się bawili i tam było fajnie. I jakby ten film ma bardzo taki schizofreniczny stosunek w ogóle do tematyki gwałtu. To jest w ogóle bardzo trudny dla mnie, ja go obejrzałem niedawno z polecenia Michała Kowala, on mi się bardzo podobał, ale on ma pewne rzeczy takie
punktu widzenia światopoglądu współczesnego człowieka, on jest dla mnie mocno problematyczny. I niestety tematyka gwałtu i tematyka w ogóle przemocy seksualnej, też przemocy seksualnej w stosunku do osób bardzo nieletnich, jest w tym filmie taka bardzo iffy. Ja miałem takie, że... Ja się zgadzam z Dominikiem, tak. Że... nie. No cóż, może gdybym go teraz też obejrzał, odebrałbym to inaczej, co nie? Po prostu ta scena gdzieś mi w głowie utkwiła, od kiedy ten film oglądałem, ona mi po prostu utkwiła w głowie i tam siedzi. I też nie chcę go tak skonfrontować, bo ostatnio go widziałem pewnie 10-15 lat temu. Więc wolę, ciężko, żeby tak zostało. Ciężko się ogląda, ciężko. Jakby nie, to nie jest zły film to, i nie żałuję, że go widziałem, ale no, dosyć niekomfortowo czułem z nim w wielu momentach. Podsumowując i zamykając to pytanie z mojej strony, tak w ogóle coś, co mnie trafia za każdym razem, jak oglądam, niszczy mnie emocjonalnie, to są wiadomości TVP, jak już coś do mnie dojdzie. I to jest naprawdę na ten moment wiadomości TVP. Ja autentycznie się czasami aż trzęsę przez jakiś czas, jak patrzę, co oni tam robią. Też dlatego, że kiedyś chciałem być dziennikarzem, już pomijając samą tą treść, jaką przekazują, to co się stało z zawodem dziennikarza, to co z nim robią, to jak to jest sprzedawane jako telewizja publiczna. Ja po prostu tak jakby to trafia w jakąś moją autentycznie czułość i rozbija mnie za każdym razem. Czuję się z tym strasznie i oślizgle jeszcze gorzej niż u Smarzowskiego. No dobra, to tyle. Mamy z tego nagrania. Dzięki, teraz się czuję jak małe gówno. Płynące tym strumieniem. Obejrzyj sobie Dom Złego, jak nie widziałaś. Super film. Jest fajny. Nie, bo taki... będę siedzieć i oglądać kreskówki. A później Dom Złego ma elementy horroru. Spodoba się tobie. Tam są elementy horroru. To jest fajne, bo zaczęliśmy od spermu ludzi, spermostworów, a skończyliśmy, kurde, na tym. Dobra, to będzie... Czy ja... Żegnamy się już, tak? Powiedzieliśmy już cześć, tak. Czy jeszcze nie? Tak? Nie, to teraz mówimy, to cześć. To cześć. To teraz pa. Nie powinniście prosić o pieniądze po tych, jak wszyscy się czują jak gówno. To jest dobry moment, żeby nie, prosić o pieniądze i wsparcie. Pa. Pies mi przyniósł zabawkę. Pa. Cześć. Pa.